Odcinek szósty. Po dłuższym zastanowieniu uznano, iż tylko ten trzeci wariant, choć trudny w realizacji, rokuje jakieś szanse powodzenia i na nim skupiono uwagę. Codzienne obserwacje przejazdu Heydricha nie budziły optymizmu. Z reguły bowiem Heydrichowi towarzyszyła tak silna eskorta SS-manów, iż o próbie jakiejkolwiek nawet zbliżenia się z bronią do autoprotektora nie mogło być w ogóle mowy. Z czasem jednak Gabczyk, Kubisz, Opalka i pomagający im ludzie z Indri zorientowali się i wraz z upływem czasu eskorta ta maleje, a zdarzały się nawet wypadki, iż Heydrich wyruszał na Hradczany bez jakiejkolwiek obstawy, pewny widocznie, iż nikt już w spacyfikowanym protektoracie nie ośmieli się podnieść ręki na samego namiestnika Führera. Wniosek z tych obserwacji był tylko jeden. Należało drobiazgowo i bardzo szczegółowo zbadać, prześledzić trasę przejazdu auta Heydricha z Brzeżan na Hradczany w celu zaplanowania optymalnego wariantu akcji. I tak też zrobiono. Upłynęło jeszcze parę dni i antropoid wiedział już, jak i gdzie ma wykonać zadanie, o którym mówił przed odlotem do protektoratu pułkownik Morawec. Ustalono, iż najlepszym miejscem do skutecznego zamachu jest szerokie zakole w styku ulicy Holeszowiczkach i Alei Kirschmajera przy przystanku tramwajowym 3 i 14. Był to bowiem punkt, przez który musiał przejeżdżać Heydrich, zwalniając tu szybkość ze względu na niebezpieczny zakręt. Wszystko było już więc gotowe do przeprowadzenia akcji, nawet wydobyty ze skrzyń i odpowiednio naoliwiony sten. Wypadało czekać tylko na zatwierdzenie przez centralę londyńską wydanych już niegdyś rozkazów. I sygnał taki, nadany ze sztabu pułkownika Morawca, dotarł do antropoidu na początku maja 1942 roku. Rozpoczęły się ostatnie przygotowania. Tylko Indra i jego bliski współpracownik z praskiego podziemia, tak troskliwie opiekujący się dotąd antropoidem, Silver A i Out Distance, Hajski Zelenka, wciąż jeszcze starali się przekonać Londyn za pośrednictwem Libuszy, iż zamach na Heydricha to przedsięwzięcie niezwykle niebezpieczne i może w swym niezaplanowanym efekcie poważnie zaszkodzić czeskiemu podziemiu. Proszą o odwołanie rozkazu. Ustalają przy tym, iż jeżeli w ciągu 3 tygodni od daty nadania tej depeszy, nadano ją 4 maja 1942 roku, nie nadejdzie postulowane odwołanie, antropoid przystąpi do wykonania postawionego przed nim zadania. Rozpoczął się 27 dzień maja 1942 roku. Ranek był tego dnia słoneczny i ciepły. Na kilkanaście minut przed godziną 9 rano, gdy tramwaj numer 3 ruszył z przystanku ulicy Holeczkowiczkach i z głośnym zgrzytem kół pokonał widoczne wzniesienie na ostrym zakręcie pod domem poprawczym, skręcając w aleję Kirschmajera, na przystanku pojawili się dwaj młodzi mężczyźni, Gabczyk i Kubisz. Ubrani, pierwszy w ciemny garnitur i duży kapelusz na głowie, drugi w brązowy sportowy garnitur i z głową gołą. Dwaj inni, Walczyk i praski konspirator Wacław Smrż, zajęli stanowiska na wzgórzu Libeń, skąd mieli dać sygnał o nadjeżdżającym od strony Brzeżan samochodzie Heydricha. Gabczyk i Kubisz byli gotowi do podjęcia akcji. Pierwszy ściskał pod pachą teczkę z rozłożonym jeszcze stenem, drugi zaś teczkę z granatami i podręczną bombą. Mijały minuty. Żaden z zamachowców czekających na Heydricha nie wiedział jeszcze, iż tym razem wszystko układa się dla nich nadzwyczaj pomyślnie. Heydrich miał bowiem tego dnia odlecieć zgodnie z rozkazem głównej kwatery Führera w Wilczym Szańcu pod Kętrzynem do Paryża. Przed odlotem zamierzał jeszcze wpaść na Hradczany, aby wydać odpowiednie zalecenia swemu zastępcy Karlowi Hermanowi Frankowi. Spieszył się więc i po pożegnaniu z żoną, Liną Heydrich, zajął miejsce w aucie obok swego kierowcy SS Oberscharführera Hansa Kleina, każąc mu ruszyć, bez oglądania się, na niegotową jeszcze do wyjazdu eskortę. Auto Heydricha ruszyło, kierując się zgodnie z planem ku niedalekim Hradczanom. Tymczasem zaś antropoid zaczął już zastanawiać się nad możliwością zwinięcia zasadzki, minęła bowiem 10, a zwykle Heydrich miał przystanek na ulicy Holeszowiczkach najpóźniej między 9 a 9:15. Mimo to Gabczyk i Kubisz czekali i nagle około godziny 10:15 zobaczyli miganie odbitych w lusterkach promieni słońca. To Walczyk i Smrsz dawali znać, że jest już Mercedes Heydricha i lada chwila zacznie zjeżdżać w dół aleją Kirschmajera.
Istotnie, w chwilę później zobaczyli go już i ci z antropoidu. Gabczyk, schowany za ruszającym właśnie z przystanku tramwajem linii 3, wydobył swój sten steczki, którą odrzucił na bok, złożył go błyskawicznie pod połą płaszcza i wybiegł zza tramwaju na jezdnię. Za nim o kilka kroków dalej zrobił to samo Kubisz, z tą tylko różnicą, iż zamiast stena trzymał w ręku otwartą teczkę, w której znajdowały się dwa duże granaty, czy raczej specjalnie spreparowane bomby. Tuż, tuż przed nimi pojawiła się czarna sylwetka wozu znanego im dobrze z poprzednich rekonesansów. Mignęły znane proporczyki z emblematami SS na obu błotnikach, reflektory z zaciemniającą zasłoną, białe znaki rozpoznawcze z błyskawicami SS i cyfrą 3. Ani Heydrich, ani siedzący za kierownicą Klein nie widzieli jeszcze zamachowców, których zasłonił tramwaj wjeżdżający właśnie na zakręt, ale już chwilę później Klein zaczął hamować z piekielnym piskiem opon, chcąc zaraz po dokonaniu zakrętu wyminąć wyskakującego spoza tramwaju mężczyznę z pistoletem maszynowym w dłoniach, wymierzonym prosto w głowę jego szefa. Gabczyk nacisnął tymczasem spust stena i z przerażeniem stwierdził, że ten odmówił posłuszeństwa. Kląc pod nosem, cisnął stena na ziemi i sięgnął do kieszeni po pistolet. Ale zanim zdołał go wyciągnąć, usłyszał tuż obok siebie piekielny huk rozrywającej się bomby. Zobaczył, jak Mercedes Heydricha podskakuje lekko do góry i staje w miejscu. Teraz trzeba uciekać. Gabczyk i Kubisz, nie oglądając się za siebie, rzucili się do ucieczki, pozostawiając za sobą unieruchomiony i rozbity Mercedes Heydricha i stojący, ziejący powybijanymi szybami tramwaj. Gabczyk biegł ku ulicy na Zapalczy. Starał się jak najszybciej odskoczyć z miejsca zamachu, cisnął na ziemię zawadzający mu płaszcz. W chwilę później musiał zatrzymać się na chwilę, aby strzelić do zagrającego mu drogę uzbrojonego Niemca. I znowu zaczął biec. Był coraz dalej od zakrętu śmierci, na którym przed chwilą jego kolega wykonał wyrok na kacie ich narodu, aż nagle usłyszał, iż do stukotu jego własnych butów dołączył się odgłos innych. Ktoś za nim biegł. Był to SS Oberscharführer, który zostawił swe rozbite auto i rannego szefa, chcąc za wszelką cenę schwytać zamachowca. Krzyczał — halt, halt! — i zaczął strzelać. Gabczyk schował się za pniem bliskiego drzewa, trzy strzały i Klein zwalił się na ziemię trafiony dwiema kulami. Gabczyk rozejrzał się wokoło, skręcił w następną ulicę i zaczął iść już zupełnie spokojnie do mostu trojańskiego. Podobnie wiele szczęścia miał Kubisz. Był co prawda w gorszej sytuacji niż Gabczyk. Wybuch bomby, a raczej jej odłamki zraniły mu twarz, ale mimo to toruje sobie drogę przez mrowiący się tłum ogłupiałych pasażerów czternastki unieruchomionej za przystankiem. Dopadł ustawionego pod płotem roweru, tego samego, którym tu przyjechał, wsiadł nań i ruszył szybko w dół, w kierunku Libru. Nikt go nie gonił. Także spokojnie i zupełnie bezpiecznie skręcił w ulicę Prymatorską, dojeżdżając do domu, który wyznaczony był na punkt kontaktowy. Tu mógł się wreszcie umyć, opatrzono mu rany i po przebraniu mógł ruszyć dalej, aby dotrzeć do wyznaczonej kwatery, w której miał spotkać się z Gabczykiem. Podobnie pomyślnie i zupełnie niezauważalnie zniknęli z placu niedawnego boju Walczyk i Smrsz. Tymczasem zaś Heydrich, pozostawiony przez Kleina w aucie, zdecydował się wyjść z rozbitego samochodu. Mimo piekielnego bólu w kręgosłupie wstał o własnych siłach i widząc nadbiegającego czeskiego policjanta warknął doń — Rufen Sie die Burkan! — dzwoń pan na zamek. Gdy policjant pobiegł do pobliskiej bramy z telefonem, Heydrich zrobił jeszcze parę kroków, kopiąc gniewnie i z widoczną pogardą leżący na bruku sten. W tym momencie poczuł, iż siły zaczynają go opuszczać. Jakąś usiłującą podtrzymać go Niemkę poprosił o zatrzymanie byle jakiego samochodu i odwiezienie do szpitala. I już po chwili Heydrich, ułożony na długiej, szerokiej skrzyni jakiejś ciężarówki, pędził szybko do najbliższego szpitala, słynnej czeskiej kliniki, na Bulowce. Gdy Heydrich zjawił się w drzwiach kliniki, idąc znów o własnych siłach, czescy lekarze przez chwilę sądzili, iż to po prostu jakaś niespodziewana wizyta. Szybko jednak zorientowali się, że jest ranny i potrzebuje pomocy. Skierowali go na rentgen i po prześwietleniu okazało się, iż Heydricha należy natychmiast operować. Kręgosłup rannego był co prawda nieuszkodzony, ale przestrzelone biodro wyglądało groźnie, a poważny upływ krwi zaczął dawać już pierwsze objawy poważnego kryzysu.
Heydrich pogodził się, iż zostanie czasowo w czeskim szpitalu, z którego przejazd byłby z pewnością w jego obecnym stanie niewskazany, ale kategorycznie zażądał sprowadzenia niemieckiej ekipy lekarskiej z jego nadwornym profesorem odpowiedniej ochrony, wyrzucenia z pobliskich sal czeskich pacjentów i wreszcie telefonicznego połączenia go z Hradczanami. To ostatnie nie było już zresztą potrzebne, gdyż właśnie na Bulowce zjawił się zastępca Heydricha Frank, a wraz z nim cały sztab dowódców policji, SS i Gestapo. W kilka minut później Heydrich znalazł się na stole operacyjnym. Diagnoza, jaką po operacji przekazał Frankowi operujący chirurg, stwierdzała, że operacja udała się, ale stan pacjenta jest nadal bardzo poważny. Istotnie operacja udała się. Z rany wydobyto tkwiące w niej odłamki, ale wbrew nadziejom lekarzy postępujące w wyniku zranienia zakażenie zaczęło atakować organizm rannego. Lekarze nie rezygnowali. Chorego raz po raz zabierano na stół operacyjny, łudząc się, iż kolejne oczyszczenie rany powstrzymają zakażenie. Próby te okazały się jednak daremne. Po 9-dniowej agonii, nasilających się z każdą godziną cierpieniach, w dniu 4 czerwca 1942 roku SS Obergruppenführer Reinhard Heydrich zakończył życie. Czarna flaga z białymi błyskawicami SS, powiewająca od 28 września 1941 roku nad Hradczanami, opuszczona została do połowy masztu. 27 maja w południe ludność Pragi wysłuchała komunikatu niemieckiego biura informacyjnego DNB, nadanego przez protektorackie radio i rozmieszczone na ulicach głośniki. 27 maja 1942 roku dokonano w Pradze zamachu na protektora Rzeszy SS Obergruppenführera Reinharda Heydricha. Zostaje wyznaczona nagroda 10 milionów koron za ujęcie zamachowców. Kto zamachowców przechowuje lub udziela im pomocy lub wie o ich osobach i miejscu pobytu, a nie oznajomi tego władzom, będzie zastrzelony wraz z całą rodziną. Dla okręgu Pragi ogłasza się niniejszym stan wyjątkowy i zarządza się. Zakaz wychodzenia z domów dla wszystkich obywateli cywilnych od godziny 21 27 maja 1942 roku począwszy do godziny 6 28 maja. Na ten sam czas zamyka się wszystkie restauracje, kina, teatry, lokale publiczne i wstrzymuje się wszelką komunikację. Kto mimo zakazu w określonym czasie pojawi się na ulicy, zostanie zastrzelony. Dalsze zarządzenia rezerwuje się. W wypadku konieczności będą oznajmione przez radio. Słuchający tych słów Czesi nie wiedzieli jeszcze, iż już rankiem następnego dnia, 28 maja 1942 roku, w kilka minut po godzinie 8 z lotniska Luftwaffe w Kylach, wystartuje niemiecki samolot transportowy Ju-52, kierując się ze znajdującym na jego pokładzie zastępcą Heydricha Frankiem ku głównej kwaterze Führera w Wilczym Szańcu koło Kętrzyna. Na rozkaz Führera. Obława. Minęły 4 godziny i 37 minut, gdy samolot wiozący na swym pokładzie Karla Hermana Franka wylądował na polowym lotnisku w Wolfschanze. Już pierwsze rozmowy z Himmlerem, Bormanem, SS, Gruppenführerem Karolem Wolfem, wreszcie samym Hitlerem, przekonały Franka, iż wieść o dokonaniu zamachu na życie Heydricha wzburzyła do głębi mieszkańców Wilczego Szańca. Jego sugestie dotyczące propozycji surowego ukarania czeskiej społeczności protektoratu zyskały pełny aplauz. Ale Frank przybył tu nie tylko po to, by porozmawiać o zamachu i jego konsekwencjach, ale głównie by otrzymać z rąk Führera nominację na stanowisko protektora Czech i Moraw, o czym od dawna marzył. Już jednak po przeprowadzeniu pierwszych rozmów w kwaterze Führera Frank przekonał się, iż z jego zamierzeń i tym razem nic nie wyjdzie. Hitler, Himmler i inni dygnitarze hitlerowscy nie szczędzili co prawda Frankowi słów uznania, ale udawali, że nie rozumieją jego napomknień o chęci objęcia stanowiska w protektoracie. W końcu oświadczono mu wręcz, iż nowym protektorem do czasu wyzdrowienia Heydricha mianowany został przez Hitlera SS Obergruppenführer i generał policji Kurt Deloige,
który przebywa już w Pradze z rozkazem bezwzględnego ukarania Czechów za zamach na życie szefa RSHA. W tej sytuacji Frankowi pozostało już niewiele do zdziałania w Wolfschanze i jeszcze tego samego dnia odleciał z powrotem do Pragi, wioząc ze sobą zapewnienie Reichsführera SS Heinricha Himmlera, iż w najbliższych dniach zjawi się w protektoracie, aby zrobić z Czechami porządek. W Pradze kończyła się już pośpieszna koncentracja silnych oddziałów policji, a zwłaszcza jej jednostek specjalnych przerzuconych z Berlina, Drezna, Wrocławia, Waldenburga, Poczdamu, Wiednia, Lipska i Würzburga. Gotowe były też do pracy powołane właśnie do życia doraźne sądy specjalne, których zadanie miało być sądzenie osób podejrzanych o udział w zamachu na życie Heydricha lub o udzielenie pomocy lub wsparcia zamachowcom. Już w niecałe 10-12 godzin po wybuchu bomby Kubisza pod samochodem Heydricha do akcji poszukiwania ukrywających się sprawców zamachu przystąpiło w Pradze ponad 5000 uzbrojonych po zęby SS-manów, członków SA, NSKK, żołnierzy Wehrmachtu i Luftwaffe oraz funkcjonariuszy SD, Gestapo i Szupo. Wysyłane w teren jednostki otaczały całe dzielnice i poszczególne bloki mieszkalne przetrząsały dokładnie dom po domu, mieszkanie po mieszkaniu, wszystkie strychy, piwnice i podwórza. Każdego, kogo znajdowano w rewidowanym mieszkaniu bez dokumentów i dowodu zameldowania w tym właśnie lokalu, uważano za podejrzanego i zabierano do czekających pod domami ciężarówek. Jednocześnie inni gestapowcy dokonywali pośpiesznego przeglądu wszystkich akt personalnych znajdujących się w sejfach Geheimestadtpolizei in Prag i dotyczących wszystkich osób o coś kiedyś podejrzanych. Ze szczególnym zainteresowaniem przyglądali teraz funkcjonariusze gestapo akta tych wszystkich mieszkańców Pragi, których krewni, bliżsi lub dalsi znajdowali się w Anglii lub ZSRR i służyli w oddziałach wojskowych walczących u boku armii aliańskich przeciwko Niemcom. Pałac Peczka przypomniał w tych dniach kotłujące się mrowisko, pędzące w różnych kierunkach policyjne samochody lub całe ich kawalkady, wycie syren, mrok zaciemnionego miasta, rozrywany smugami samochodowych reflektorów i odgłosy strzałów budziły lęk, strach i przerażenie. Obława jednak przynosiła niewielkie rezultaty. Nie ujęto nikogo, kto miał naprawdę z zamachem coś wspólnego. Do mieszkań, gdzie ukrywali się Gabczy, Kubisz, Walczyk i Smrysz, gestapo jeszcze nie dotarło. Jasne było przy tym, iż Niemców nigdy, nawet przy największej koncentracji sił i środków, nie będzie stać na zrewidowanie i przeszukanie wszystkich praskich mieszkań. Oczywiście zdawali sobie z tego sprawę. Prowadzili jednak rozpoczętą z takim zamachem akcję, licząc, iż może uda się im trafić w końcu na poszukiwany trop. Ofiarą tych poszukiwań padłby o mały włos dowódca praskiego ośrodka dywersji, kapitan Opalka. Do jego mieszkania trafili bowiem łapacze, ale przytomna gospodyni mieszkania zdążyła na czas ukryć poszukiwanego w schowku na brudną bieliznę, do którego żadnemu z rewidujących nie przyszło nawet do głowy zajrzeć. W tym samym czasie, gdy specjalne jednostki niemieckie urządzały w Pradze istną noc świętego Bartłomieja, na ulicach miasta rozlepiono nowe plakaty, których treść przedrukować miała też i poranna prasa protektoratu z 28 maja 1942 roku, a stwierdzające, co następuje. Zamach na zastępcę protektora Rzeszy. 10 milionów koron nagrody za dane rzeczowe, które prowadzą do ujęcia zamachowców. 27 maja 1942 roku około godziny 10.30 dokonano zamachu na zastępcę protektora Rzeszy SS Obergruppenführera Heydricha. Zastępca protektora Rzeszy przejeżdżał swoim autem w kierunku Panenskich Brzeżan przez przedmieścia Pracha-Libeń i właśnie chciał zboczyć w ulicę w Choleszowiczkach, aby udać się dalej do miasta. Tu stanął na drodze mężczyzna usiłujący zaatakować z pistoletu automatycznego osoby siedzące w aucie. Równocześnie drugi mężczyzna rzucił granat, który wybuchł. Po zamachu pierwszy z zamachowców uciekł ulicą Kirschmajera i na Kolińskie do ulicy na Zapalczy, gdzie schronił się w sklepie rzeźniczym Franca Braunera, numer domu 22. Stąd, oddając kilka strzałów, kontynuował ucieczkę na Zapalczy do ulicy
w Holeszowiczkach, kierując się ku Śródmieściu. Drugi zamachowiec uciekł na przygotowanym rowerze w kierunku dzielnicy Stara Liebeń. Był on średniego wzrostu, miał na sobie ciemne lub czarne ubranie i czarny kapelusz. Pierwszy zamachowiec opisywany jest jak następuje. Wzrost 160-162 cm, szeroki w ramionach, mocno zbudowany, twarz opalona, szerokie usta z wydętymi wargami, ciemne, zaczesane do tyłu włosy, lat około 30-35. Miał na sobie ciemne lub ciemnobrązowe ubranie z jasnymi prążkami i brązowe buty. W czasie ucieczki nie miał nakrycia głowy. Jeden z zamachowców zostawił na miejscu czynu jasnobeżowy płaszcz z jedwabiu balonowego z jasnymi guzikami. Każdy z zamachowców miał ciemnobrązową teczkę. Teczki zostały znalezione na miejscu czynu. W jednej z nich znajdowała się zabrudzona jasna czapka z wielbłądziej sierści z marką domu handlowego Biały Łabędź. Zamachowiec, który uciekał piechotą, zostawił w pobliżu miejsca czynu rower damski marki Motovelo numer 40363. Na kierownicy wisiała prawdopodobnie jedna z teczek. Zamachowcy z pewnością oczekiwali dłuższy czas, może kilka godzin, na miejscu zamachu. Powołując się na wyznaczoną nagrodę 10 milionów koron, jaka została ustanowiona za informacje ze strony obywateli, które doprowadzą do ujęcia zamachowców i będzie w całości wypłacona, stawia się następujące pytania. Pierwsze. Kto może udzielić informacji o zamachowcach? Drugie. Kto ich obserwował na miejscu czynu? Trzecie. Do kogo należą opisane wyżej rzeczy, szczególnie rower, płaszcz, czapka i teczki? Wymienione rzeczy są do obejrzenia w oknie wystawowym domu handlowego Bata w centrum miasta. Kto mógłby udzielić żądanej informacji, ale nie uczyni tego z własnej woli, będzie wraz z całą rodziną zastrzelony. Wszystkim zaręcza się, że ich informacje będą na żądanie zachowane w ścisłej tajemnicy. Jest obowiązkiem właścicieli domów w całym protektoracie zgłosić natychmiast policji wszystkie niemeldowane dotąd osoby. Niedopełnienie tego zostanie ukarane śmiercią. Informacje przyjmuje Gestapo, Główny Urząd w Pradze, ulica Bredowska 20, numer telefonu 341, jak i każdy niemiecki urząd w protektoracie ustnie, pisemnie lub telefonicznie. Osaczeni. Jak widać, Niemcy robili wszystko, co tylko mogli, aby dostać w swe ręce tych, którzy dokonali udanego zamachu na SS Obergruppenführera Reinharda Heydricha. Ale zarówno wielogodzinna totalna obława, przeprowadzona w nocy z 27 na 28 maja 1942 roku w wielu dzielnicach Pragi oraz aresztowania w określonych środowiskach miasta, jak też wspomniane wyżej plakaty oraz komunikaty radiowe i prasowe nakazujące pod groźbą śmierci wydanie zamachowców, nie przyniosły wyników oczekiwanych przez Niemców. Zamarła z przerażenia Praga przyjmowała spadające na nią ciosy i ku wściekłości okupanta milczała. Nie uśpiło to jednak czujności poszukiwanych i ich dowództwa. Kapitan Opalka i jego ludzie zdawali sobie dobrze sprawę z niebezpieczeństwa zagrażającego im i wszystkim zaangażowanym w działania. Zdecydowali się więc podjąć próbę znalezienia jakiegoś pewnego schronienia. Początkowo Opalka myślał o znalezieniu takiego miejsca gdzieś poza Pragą, na dalekiej prowincji, gdzie nie sięgały z taką mocą i wściekłością hitlerowskie represje. Ale opuszczenie Pragi właśnie wówczas było trudne do urzeczywistnienia. Policja kontrolowała wszystkie dworce kolejowe, na wszystkich rogatkach i w punktach wyjazdowych legitymowano i rewidowano wszystkie osoby i pojazdy. W tej sytuacji Opalka postanowił zgromadzić swoich ludzi w Pradze, aby tu przeczekali do chwili, gdy będzie można bezpiecznie przedostać się na prowincję. W meldunku do Londynu, za pośrednictwem Libuszy, relacjonującym zarówno przebieg zamachu, jak też i wydarzenia, jakie po nim nastąpiły, Opalka zażądał przysłania samolotu, który wylądowałby w punkcie uzgodnionym i przygotowanym przez czeski ruch oporu w celu zabrania Gabczika i Kubisza. Sugestia ta została przez Londyn przyjęta. Miało to jednak nastąpić później, kiedy zapanuje już względny spokój w protektoracie. Teraz zaś sprawą numer jeden dla cichociemnych osaczonych w Pradze było znalezienie kryjówki w samym mieście. W jej znalezieniu dopomógł im Indra i jego pomocnik Hajski Zelenka. Nim jednak do tego doszło, Gabczyk po spędzeniu najgorętszych godzin w mieszkaniu państwa Fawków, kiedy to szukało się go po całym mieście już nie 5 tysięcy, jak było na początku akcji, ale 60 tysięcy uzbrojonych Niemców,
ruszył po rozjaśnieniu włosów Romiankiem na ulicę Pragi, by przedostać się do mieszkania Morawców, u których mieszkał przez dłuższy czas. Kubisz, ukrywający się w mieszkaniu Ogołnów, nie odważył się na taki krok, obawiając się, że może go zdradzić poraniona twarz. Początkowo zarówno podkomendni Opalki, jak też i ich prascy opiekunowie byli raczej dobrej myśli. Byli przekonani, iż wróg, mimo ściągania znacznych posiłków z Rzeszy i innych obszarów okupowanych, nie będzie nigdy w stanie przetrząsnąć dokładnie wszystkich mieszkań i zakamarków Starej Pragi, że w końcu będzie musiał zaprzestać tych prowadzonych na ślepo poszukiwań, a wtedy zamachowcy będą mogli na jakiś przynajmniej czas opuścić Pragę i znaleźć bezpieczne kryjówki w innych miastach protektoratu. Trwające jednak nieustannie rewizje i blokady całych dzielnic przekonały członków praskiego Centrum Dywersji, iż ich dotychczasowe kryjówki w mieszkaniach sokolskich rodzin nie są bezpiecznym schronieniem i że prędzej czy później może dojść do tragicznego w skutkach spotkania między którymś z poszukiwanych a tropiącym go patrolem. Dlatego też postanowiono, iż do czasu pewnego uspokojenia sytuacji podkomendni Opalki ukryją się w podziemnych katakumbach cerkwi prawosławnej pod wezwaniem Cyryla i Metodego, dawnego kościoła klasztornego Karola Boromeusza przy ulicy Resla nad Wełtawą. O tej nowej kryjówce praskiej grupy cichociemnych wiedziało kilka zaledwie osób, dwóch mnichów, Jindra, Hajski, Zelenka oraz cała rodzina Morawców, u której przez długi czas ukrywali się Gabczyk i Kubisz. Morawcowie mieli zresztą nadal opiekować się ukrytymi w krypcie kościelnej, dostarczając im żywność i informacje o tym, co działo się w mieście. W dniu 4 czerwca 1942 roku, kiedy to Heydrich, zwijający się od 9 dni z bólu na szpitalnym łóżku praskiej Bulowki, zamknął oczy, Opalka, Gabczyk, Kubisz, Walczyk i trzech jeszcze innych cichociemnych z późniejszych zrzutów przebywało w podziemiach kościelnych katakumb. Zdrada. A Niemcy szaleli tymczasem dalej. Akcję represyjną nadzorował osobiście sam Reichsführer SS Heinrich Himmler, którego w dniu przybycia do Pragi z dworca kolejowego na Hradczany eskortowały czołgi i samochody pancerne. Pierwsze dni pacyfikacji Pragi dały raczej mizerne rezultaty, z czego nieprzyjaciel zdawał sobie zresztą doskonale sprawę. Spośród kilku tysięcy zatrzymanych później policja zwolniła kilkuset, kilkuset innych zwolniło gestapo po męczącym, często połączonym z torturami przesłuchaniu. Innych kierowano przed sądy doraźne, co równało się wyrokom śmierci i egzekucjom lub też zesłaniem do obozów koncentracyjnych, co również oznaczało z reguły śmierć, tyle tylko, że powolniejszą. Należy przy tym dodać, iż zdeterminowani gestapowcy, zadając na ślepo swe ciosy, trafiali czasem celnie i boleśnie w doskonale zakonspirowane ogniwa tej części praskiego podziemia, które z zamachem na Heydricha nic wspólnego nie miały. Tak między innymi wpadł w ręce gestapo jeden z czołowych przywódców KPC, Jan Żika. Ponieważ pierwsze, zmasowane, natychmiastowe uderzenie wprost nie dało oczekiwanych wyników, gestapowcy przeszli do następnej fazy operacji, zmierzającej do zmaltretowania, zmęczenia i totalnego zastraszenia czeskiej społeczności Pragi i całego protektoratu. Nie było to zadanie ani proste, ani łatwe, niemniej jednak było realne i mogło przynieść powodzenie. Tak więc, mimo upływu czasu, akcja pacyfikacyjna trwała bez przerwy, zataczając coraz to szersze kręgi, obejmując swym zasięgiem już nie tylko Pragę, ale również i cały niemal obszar protektoratu Czech i Moraw. Jednocześnie każdego nieomal dnia mieszkańcy Pragi i innych miejscowości czeskich mogli wysłuchać w protektorackim radiu, czy też wyczytać w protektorackiej prasie, iż znów stracony z wyroku sądu doraźnego został Czech. Głosiły to zresztą również rozlepione każdego dnia wielkie czerwone plakaty, treści takiej jak ten zacytowany tu przykładowo. Wyrokiem sądu doraźnego w Pradze z dnia 28 maja 1942 roku zostali skazani na karę śmierci przez rozstrzelanie. Odcinek 7. Pierwsze. Wacław Stelik, urodzony 14 października 1897 roku, Ujezdje. Drugi. Różena Stelikowa z domu Nowak, urodzona 19 kwietnia 1898 roku w Rokycanach.
Trzeci. Wacław Stelik, urodzony 28 października 1915 roku w Ujezdie. Czwarty. František Stelik, urodzony 11 sierpnia 1925 roku w Rykocanach. Piąty. František Mareczka, urodzony 2 grudnia 1911 roku w Krigen. Szósty. Józefina Mareczkowa z domu Stelik, urodzona 10 lutego 1914 roku w Kamiennym Ujezdzie. Wszyscy zamieszkali w Rokycanach. Skazani świadomie udzielali schronienia osobom niezameldowanym na policji, które czynnie uczestniczyły w działalności wymierzonej przeciwko bezpieczeństwu Rzeszy. Wyrok został wykonany w dniu dzisiejszym. Majątek skazanych uległ konfiskacie. I jeszcze fragment innego, podobnego zresztą w treści komunikatu. Wyrokiem sądu doraźnego w Pradze z dnia 1 czerwca 1942 roku zostali skazani na karę śmierci przez rozstrzelanie. Pierwsze. Ladislav Wanczura, lekarz i literat, urodzony dnia 23 czerwca 1891 roku, zamieszkały w Pradze z Braslawiu. Plakaty te miały między innymi za zadanie przekonać setki tysięcy Czechów, iż powinni przerwać zmowę milczenia ochraniającą bojowników podziemia, że jeżeli tylko coś wiedzą o sprawcach zamachu i ich pomocnikach, muszą o tym powiedzieć niemieckim władzom, w innym wypadku prędzej czy później czeka ich śmierć. Podobne egzekucje jak w Pradze miały miejsce i w innych miastach. Przemożny, paraliżujący strach, którym gestapo zamierzało moralnie i psychicznie obezwładnić czeską społeczność Pragi i całego protektoratu, zmusić do moralnej i fizycznej kapitulacji, nie oznaczał oczywiście zaniedbania śledztwa przez Niemców. Niemal natychmiast po zamachu na Heydricha pojawił się w Pradze Himmler. Wraz z nim przybyli również szef wywiadu SD, SS, Obersturmbannführer Walter Schellenberg, szef gestapo SS Gruppenführer i generał policji Heydrich Müller, który swe szlify policyjne zdobywał jeszcze na długo przed dojściem Hitlera do władzy, późniejszy następca Heydricha jako szef RSHA SS Obergruppenführer dr Ernst Kaltenbrunner i szef niemieckiej policji kryminalnej tzw. Kripo SS Gruppenführer i generał porucznik policji Arthur Nebe. Oni i towarzysząca im armia tajniaków, oficerów śledczych, techników i specjalistów najwyższej rangi z różnych dziedzin kryminalistyki robili, co tylko mogli, aby w odpowiednim momencie zadać precyzyjne uderzenie. Nic też dziwnego, iż już wkrótce po zamachu Niemcy wiedzieli, że akcji dokonała grupa skoczków spadochronowych, żołnierzy czeskich sił zbrojnych na zachodzie, przerzuconych z Wysp Brytyjskich do protektoratu drogą powietrzną, wspomaganych przez miejscowych konspiratorów. Wszystkie rzeczy znalezione na miejscu zamachu, broń, płaszcz, teczki, bomba zostały skrzętnie zebrane, zbadane i przekazane do dalszego śledztwa. O jego rozmiarach i natężeniu mówi najlepiej tekst zacytowanego rozkazu Deloige, który zarządził przeprowadzanie wielkiej obławy, Großfachnung, nie tylko w Pradze, ale i w całym protektoracie. Nakazuje się przeprowadzenie akcji dochodzeniowej podług wytyczonych do śledztwa ogólnego. Przeprowadzić rewizję w hotelach, zajazdach, domach noclegowych, w pokojach tych domów, restauracjach, kawiarniach, we wszystkich samotnie stojących budynkach i schroniskach, dworach, cegielniach, piaskowniach i innych miejscach pracy na wsi, gdzie znajdują się baraki i inne pomieszczenia dla dozorców i robotników. Kontrolujcie wszystkie pojazdy, autobusy, tramwaje, wszelkie wozy ciężarowe i chłopskie furmanki, śluzy wodne, promy, statki, lokale rozrywkowe. Należy także przeprowadzić kontrolę na wszystkich dworcach, stacjach, przystankach autobusowych, w przystaniach i należących do nich terenach. Na prowincji zwracajcie szczególną uwagę na poruszenia cudzoziemców i na meldujące się osoby obce. Włączcie do akcji dochodzeniowej wszystkie wolne siły swojego obwodu, a na wójtów i ich personel policyjny oraz inne pewne i godne zaufania osoby nałóżcie obowiązek obserwacji. Szukajcie ukrytej broni i środków wybuchowych, skontrolujcie wykazy ludzi zatrudnionych w kamieniołomach oraz zapasy materiałów wybuchowych. Akcja śledcza ma być prowadzona aż do odwołania i to zarówno w dzień, jak i w nocy. W innym dokumencie policyjnym z tych dni czytamy. Jeden ze sprawców został prawdopodobnie raniony w twarz. Zawiadomcie bezzwłocznie wszystkie szpitale, sanatoria, apteki, lekarzy, drogistów itd., gdzie mogłaby być udzielona pomoc,
że w razie zgłoszenia się podejrzanego osobnika w celu opatrzenia zranień mają natychmiast powiadomić o tym najbliższy posterunek żandarmerii. Sprawcy mają broń palną i używają jej z całą bezwzględnością. Natychmiast skontrolować wszystkie miejsca zakwaterowania robotników cudzoziemców. Wszystkimi, wszelkimi sposobami uniemożliwić sprawcom przekroczenie granicy. Wydaje się, iż słowa te należy uzupełnić jeszcze kilku innymi danymi obrazującymi ogrom akcji podjętej przez Niemców przeciwko sprawcom zamachu na Heydricha. W akcji tej okupant użył na obszarze całego protektoratu Czech i Moraw 450 tysięcy uzbrojonych ludzi, gestapowców, żandarmów, policjantów, żołnierzy i temu podobne. Sprawdzono 4 miliony 750 tysięcy Czechów, przeczesano 60 większych masywów leśnych, zatrzymano 13 119 osób. Tylko w ciągu kilku pierwszych dni po zamachu rozstrzelano 442 osoby, w tym za przechowywanie broni 42, za kontakty z zagranicą i ukrywanie wrogów Rzeszy 343, za niedopełnienie obowiązku meldowania się 77. Mijały dni. Wielka obława trwała, ginęli ludzie. Pętla zaciskała się coraz mocniej wokół tych, którzy ośmielili się podnieść rękę na wszechpotężnego Heydricha, ale mimo to byli oni wciąż nieuchwytni. I nagle w dniu 14 czerwca 1942 roku wśród zwykłej, codziennej poczty otrzymanej przez komendanta czeskiej powiatowej komendy żandarmerii w Benesowie znalazła się mała, żółta koperta. Otworzył ją zastępca komendanta i wyjął z niej małą kartkę papieru z kilkoma zdaniami napisanymi atramentem i niezbyt wprawną ręką. Żandarm zaczął czytać i zdębiał. Wstrzymajcie poszukiwania sprawców zamachu na Heydricha, stwierdzał anonimowy, bo list nie był podpisany, autor listu. Wstrzymajcie aresztowania i egzekucje, ponieważ sprawcami są niejaki Gabczyk ze Słowacji i Jan Kubisz, którego brat jest restauratorem na Morawach. Żandarmi początkowo zlekceważyli list, ale wiedzieli, że nie mogą go wyrzucić od tak sobie po prostu do kosza, bo może to być prowokacja ze strony gestapo i za zaniedbanie swych obowiązków sami mogą pomenrować pod lufy plutonu egzekucyjnego. Pismo zostało więc przekazane komendantowi. Ten po zbadaniu kartki doszedł do wniosku, iż autor listu nie jest półanalfabetą, za którego usiłował uchodzić i rzekoma niesprawność pisma jest tylko celowym kamuflażem. Dziwiło go też, że choć stempel pocztowy wskazywał, że list nadano w Trzeboni, adresowany był na posterunek w Benesowie. Trebonia miała bowiem swój własny posterunek. Widać było, iż nadawca listu był mieszkańcem Trzeboni i nie chcąc się ujawnić, wolał wysłać swój anonim do sąsiedniego posterunku. Dawało mu to większą gwarancję zachowania incognito, na którym widać mu zależało. Komendant nie przejął się zbyt mocno otrzymanym anonimem, postanawiając się zająć nim bliżej dopiero za 2-3 dni w czasie zaplanowanej wizyty u komendanta posterunku żandarmerii w Trzeboni. Zanim jednak do tego doszło, sprawa potoczyła się innym torem. Autor zacytowanego anonimu nie liczył na poważne zajęcie się jego listem przez żandarmów z Benesowa. Pisząc go i wysyłając na ich posterunek, chciał mieć jedynie coś w rodzaju moralnego alibi, umożliwiającego mu podjęcie dalszych, a już zaplanowanych z całą świadomością kroków. Otóż sierżant sztabowy Karel Czurda, członek grupy cichociemnych Out Distance, podkomendny nadporucznika Opalki, śledząc bacznie rozwój hitlerowskiej akcji pacyfikacyjnej, doszedł do wniosku, iż prędzej czy później gestapowcy dotrą do domu jego matki, w którym na strychu znalazł sobie wygodną kryjówkę. Walczyć nie miał zamiaru od początku, wymuszając na Opalce bezterminowy urlop. Początkowo liczył, iż bierne wyczekiwanie na koniec wojny i okupacji da mu szansę spokojnego i w miarę bezpiecznego przeżycia tych strasznych, trudnych dni. Teraz już się nie łudził. W chwili, gdy doszedł do wniosku, iż nie urządza go zarówno śmierć bohatera, jak i śmierć tchórza, postanowił zgłosić się na gestapo, licząc, iż za ujawnienie niektórych szczegółów działalności cichociemnych w Pradze Niemcy darują mu życie, być może nawet wynagrodzą, nie zmuszając do żadnej współpracy. Przed wyjazdem do Pragi chciał mieć jednak dowód, iż wiedząc o zamachu i jego sprawach, nie miał zamiaru tego przed władzami ukrywać. Mając w kieszeni kopię anonimu wysłanego do Benesowa,
Czurda wsiadł w pociąg i ruszył do Pragi, pewny, że choć jego paszport, wystawiony jeszcze w Londynie na nazwisko Karol Wyrbas, jest fałszywy, a on nie jest nigdzie legalnie zameldowany, nic mu się stać nie może, gdyż po pierwsze wysłał dobrowolnie ważne doniesienie, po drugie zaś jedzie do Pragi, aby złożyć w gestapo wyczerpujące i pełne zeznanie. W dniu 16 czerwca, w kilkanaście minut po godzinie 12 w południe, do gmachu centrali gestapo w Pradze przy ulicy Brodowskiej wszedł Karel Czurda, mijając bez strachu dwóch esesmanów strzegących wejścia do budynku. Już w kilka minut później, natychmiast po oświadczeniu, kim jest i z czym tu przybył, doprowadzony został przed oblicze komisarza Kripo Heinza Jantura. O tym, jak wyglądało spotkanie jednego z kierowników prowadzonego dochodzenia z byłym komandosem, zdrajcą Karelem Czurdą, mówił Jantur podczas zeznań przed Nadzwyczajnym Sądem Ludowym w Pradze w 1946 roku. Dnia 16 czerwca 1942 roku około godziny 12.45 przeprowadzono do mnie w asyście tłumacza gestapo Horna Karela Czurdę. Przeprowadzono go do mnie, ponieważ przewodniczący komisji specjalnej prowadzącej dochodzenie w sprawie zamachu, komisarz kryminalny Panwitz, był akurat nieobecny. Gdy Czurda wszedł do pokoju, był zdenerwowany, cały się trząsł. Oświadczył, że jest spadochroniarzem i powołał się na wydane zarządzenie zapewniające bezkarność każdemu, kto wskaże sprawców zamachu, ich pomocników i osoby udzielające im ukrycia, nawet jeśli sam należy do ich kręgu. Pytał, co się z nim stanie i czy go nie rozstrzelamy. Spytałem go, dlaczego tak się boi i o co właściwie chodzi. Czurda oznajmił, że może nam udzielić wskazówek, jak wykryć sprawców zamachu na Heydricha. Podałem mu rękę i obiecałem, że ani jemu, ani jego krewnym nic się nie stanie pod warunkiem, że jego informacje istotnie przyczynią się do wykrycia sprawców. Wtedy Czurda powiedział mi, że wystawioną w sklepie Batti na placu Wacława teczkę widział u jednego ze swoich znajomych, jak również jest mu znany wystawiony tam pistolet. W tym momencie nabrałem przeświadczenie, że jego informacje doprowadzą do rozwikłania sprawy zamachu, gdyż już przedtem doszliśmy do wniosku, że zamach był dziełem spadochroniarzy. Natychmiast kazałem wezwać Panwica. Czurda powtórzył mu to, co przedtem powiedział mnie. Panwic bezzwłocznie zatelefonował do szefa gestapo Geszkego. Geszke zarządził, aby Czurda został przesłuchany przez inspektora kryminalnego Galusa w pokoju numer 400. Tu, na osławionej 400, Czurda przekonał się na własnej skórze, jak rozmawiają z ludźmi panowie z gestapo. Na 400... zapisał w swym reportażu spod szubienicy jeden z przywódców KPC, Julius Fucik. Tu przesłuchiwany i nieludzko katowany i stąd też wysyłany na szubienicę, już się za słowem nie mogłeś ukryć. Tutaj nie było ważne, co mówisz, tylko to, co jest w tobie. A w tobie zostało tylko to zasadnicze. Wszystko uboczne, co zmniejszało, osłabiało lub upiększało trzon twego charakteru, opadło, zrywane przed śmiertną wichurą. Zostawał tylko nagi przedmiot i orzeczenie. Wierny wytrwa, zdrajca zdradza, mieszczuch desperuje, bohater walczy. W każdym człowieku jest siła i słabość, odwaga i strach, pewność i chwiejność, czystość i brud. Ale tutaj mogło już zostać tylko albo jedno, albo drugie, albo albo. Co prawda w przypadku Czurdy to albo-albo nie mogło w ogóle wchodzić w rachubę. Przybył tu bowiem sam z własnej woli, z zamiarem wydania wrogowi zarówno swych kolegów spadochroniarzy, jak też i tych wszystkich, którzy im pomagali. Mimo to gestapowcy nie ściskali mu dłoni, nie obiecywali bezkarności ani jakichś apanarzy, nie zadawali grzecznych pytań. Wręcz przeciwnie, zaczęli od stwierdzenia, iż chcąc mieć gwarancję bezpieczeństwa, powinien był przyjść do gestapo o wiele wcześniej. Teraz jest dla nich takim samym bandytą jak ci, co zamordowali SS Obergruppenführera Reinharda Heydricha. Teraz uratować może go tylko powiedzenie wszystkiego, co wie na temat zamachu i jego sprawców oraz ich pomocników. Aby za długo się nie namyślał, Galus i jego asystenci zaczęli tłuc Czurdę, ile wlezie i czym popadło. Gdy zaś zdołał z siebie wykrztusić, iż już napisał w tej sprawie anonim do żandarmerii w Beneszowie, nie mogli mu darować, że nie miał odwagi podpisać donosu. Gestapowcy Hans Jüger i Werner Schwertner w ciągu kilku godzin zrobili wszystko, czego ich nauczono w dobrej szkole SS Gruppenführera Müllera, aby należycie zmiękczyć Czurdę. Gdy widzieli, iż delikwent zaczyna się gubić, że coś stara się ukryć, czy też, że jest zaoszczędny w swych zeznaniach, nie żałowali pięści i stalowych pejczy. Przesłuchanie Czurdy, zeznawał dalej Heinz Jantur,
prowadzone przez inspektora kryminalnego Galusa trwało od godziny 16 z przerwami całą noc aż do następnego dnia 17 czerwca. Przewodniczący specjalnej komisji dochodzeniowej w sprawie zamachu, pan Witz, był na bieżąco informowany o wynikach. Czurda opowiedział cały swój życiorys, następnie podał nazwiska spadochroniarzy, z którymi został zrzucony, nazwiska osób, u których widział przedmioty znalezione po zamachu na miejscu czynu oraz nazwiska tych wszystkich udzielających spadochroniarzom schronienia, których znał. Poinformował również, że pistolet maszynowy, którego usiłował użyć pierwszy z zamachowców, był ukryty w teczce pod warstwą trawy. Wszystkie przedmioty znalezione na miejscu zamachu były przesłane do Instytutu Kryminalistyki w Berlinie w celu zbadania i tam rzeczywiście znaleziono w teczce źdźbła trawy. Ten fakt przekonał nas o prawdomówności zeznań Czurdy, w czasie bowiem przesłuchania dysponowaliśmy już opinią Instytutu Kryminalistyki. Czurda był dobrze poinformowany o zamachu, jednak obecnego miejsca pobytu sprawców nie znał. Gdy Czurda podczas następnych przesłuchań ujawnił w końcu znaną mu część siatki kontaktowej, używanej przez agentów, została ona, z zastosowaniem wszelkiej ostrożności, szybko i energicznie zdjęta. W wyniku przeprowadzonego w związku z tym śledztwa stwierdzono wreszcie, że pozostawiona na miejscu czynu teczka należała do rodziny Swatoszów, punkt kontaktowy, a właścicielką znalezionego tam damskiego roweru była niejaka pani Morawcowa, punkt kontaktowy. Rower rzeczywiście został wypożyczony Zdenkowi alias Gabcikowi, a teczka Swatoszów Ottowi alias Kubiszowi, co jest bezspornym dowodem powiązania tych osób z zamachem. Mimo tak silnych poszlak obciążających te osoby nie można było przeprowadzić aresztowania normalnym trybem stosowanym przez policję państwową. Z tego względu spróbowano bez pomocy z zewnątrz, w tajemnicy, znaleźć bezpośredni ślad sprawców, idąc dalej tą samą drogą, opierając się o wykrytą siatkę kontaktową. Na podstawie dalszych powiązań dowodów i śladów uzyskanych w toku tej akcji, w nocy z 17 na 18 czerwca znaleziono w końcu kryjówkę zamachowców i innych spadochroniarzy w podziemiach praskiego kościoła Karola Boromeusza. Dopiero 17 czerwca wieczorem ustalono, że zamachowcy ukrywają się w kościele Karola Boromeusza. Dowiedzieliśmy się o tym od syna jednego z głównych oskarżonych o ukrywanie u siebie spadochroniarzy, który wraz z wieloma innymi osobami udzielającymi im pomocy został aresztowany 17 czerwca na podstawie informacji Czurdy. Tego dnia gestapo aresztowało 10 czy 12 rodzin. Aresztowania dokonywał Wydział K3. Muszę stwierdzić, że informacja Karola Czurdy odegrała decydującą rolę w wykryciu sprawców zamachu. W chwili, gdy Czurda zgłosił się do nas z tymi informacjami, nie mieliśmy żadnych śladów. W każdym razie decyzja udzielenia nam informacji została podjęta przez samego Czurdę. Relacjonując tok przeprowadzanego dochodzenia, a zwłaszcza przesłuchania Karola Czurdy, komisarz Kripo Heinz Jantur nie uważał za stosowne wspomnieć, jak gestapowiec, inspektor kryminalny Georg Geszke wypełnił potrzebną mu treść brakujące ogniwo, które wprowadziło do podziemia kościoła, gdzie ukrywali się poszukiwani przez Niemców czechosłowaccy spadochroniarze. Otóż po podaniu przez Czurdę nazwisk osób pomagających zamachowcom oraz ich adresów, gestapo przed aresztowaniem wskazanych wzięło ich podboczną obserwację. W jej wyniku zwrócono uwagę, iż syn państwa Morawców, kilkunastoletni chłopak, dwukrotnie jednego dnia odwiedził kościół Karola Boromeusza, wchodząc tam z dużą wypchaną teczką, która przy wyjściu była już znacznie szczuplejsza. A po kilku godzinach bacznej obserwacji Geszke uznał, iż nie ma już sensu dalej zwlekać z aresztowaniem podejrzanych. Wydał odpowiednie rozkazy i już w kilkanaście minut później do około 20 mieszkań w Pradze wdarli się ludzie w czarnych mundurach. Wszystkich zastanych na miejscu, bez legitymowania i sprawdzania tożsamości, zabierano do oczekujących pod domami samochodów, które w chwilę później ruszyły z olbrzymią szybkością przy wyciu policyjnych syren do centrali gestapo. Przywiezionych ludzi przekazywano natychmiast całymi rodzinami na 400, gdzie zajmowali się nimi od razu najlepsi ludzie pan Wica i Geszkego. Jednym z pierwszych praskich mieszkań, w którym zjawili się w dniu 17 czerwca gestapowcy, było mieszkanie państwa Morawców, uznane przez Geszkego po zeznaniach Czurdy za główny punkt kontaktowy wrogów Rzeszy w Pradze.
W chwili, gdy SS-mani, towarzyszący funkcjonariuszom gestapo, wyłamali drzwi wejściowe, wdzierając się do środka, pani Murawcowa zdążyła rozgryźć ampułkę z cyjankiem i padła martwa na progu kuchni. Niestety śladem żony i matki nie zdołał pójść ani jej mąż, ani syn. Zabrani na 400 poddani zostali z miejsca okrutnym, wielogodzinnym torturom. Stary Morawec wytrzymał i nie powiedział ani jednego słowa. Zmarł zakatowany na śmierć. Jego syn okazał się słabszy. Po kilku godzinach bicia, zrywania paznokci, przepalania żywcem, załamał się w końcu i gdy skonfrontowano go z czurdą, który zaczął przekonywać go, iż milczenie i tak nie ma sensu, bo on, czurda, wszystko już powiedział, zaczął mówić. A wiedział niestety prawie wszystko. Jako łącznik grupy Opalki znał nie tylko miejsce aktualnego pobytu spadochroniarzy, ale niemal wszystkie lokale kontaktowe organizacji zarówno w samej Pradze, jak też i na prowincji, kryjówki tych cichociemnych, którzy ukrywali się poza granicami Pragi, miejsce skąd nadawała swe meldunki Libusza. Innymi słowy, to wszystko, czego mimo najlepszych i najszczerszych chęci nie mógł powiedzieć gestapowcom zdrajca Czurda, powiedział im młody Morawec. Sprawa zamachu na Heydricha wchodziła w swe ostatnie, dramatyczne stadium. Siedmiu wspaniałych. A więc gestapo wiedziało już wszystko, co wiedzieć chciało na temat niedawnego zamachu na Heydricha, jego wykonawców, wspólników, a co najważniejsze miejsc, w których można było znaleźć wszystkich tych, którzy mieli z całą tą sprawą jakiś związek. Zaczęły pracować telefony w wielu miejscowościach protektoratu, ruszyły w teren pod wskazane im z Pragi adresy specjalne grupy operacyjne gestapo i SD. Już wkrótce ofiarą tego pościgu padli nadporucznik Bartosz i telegrafista Potuczek, a także inni spadochroniarze, którzy ukrywali się w różnych regionach kraju oraz ci wszyscy, którzy udzielali im pomocy, schronienia czy informacji. Wśród tych ostatnich znaleźli się stary żandarm pomagający Potuczkowi, lekarze Chruby i Lycko, przyjaciele Walczika z Pardubic i wielu, wielu innych. Ręka gestapo dosięgła też Libuszy, która nagle ku zdziwieniu dalekiego Londynu, przyzwyczajonego już do jej zaszyfrowanych meldunków, zamilkła. Tymczasem Fernschreiber-Stelgburg, centrala delkopisów zamek, nadała 18 czerwca 1942 roku niezwykle ważny meldunek adresowany nominalnie według oficjalnego rozdzielnika urzędowego do protektora de Loige, lecz w rzeczywistości ułożonego i podpisanego przez Karla Hermana Franka do Hitlera i Bormana. W nocy z 17 na 18 czerwca, stwierdzał meldunek, centrala gestapo w Pradze stwierdziła po długotrwałych, uciążliwych poszukiwaniach, że w podziemiach kościoła grecko-katolickiego przy ulicy Resla ukrywa się co najmniej 5 agentów spadochroniarzy, wśród których niemal z całą pewnością znajdują się również sprawcy zamachu. Po rozważeniu wszystkich okoliczności postanowiono przystąpić do akcji jeszcze tej samej nocy. Zachodziła bowiem obawa, że spadochroniarze zaalarmowani aresztowaniem ich pomocników i łączników, które tymczasem przeprowadzono, mogą uciec. Tym samym stracono by ich ślad. Na podjęcie tej decyzji wpłynął przede wszystkim fakt, iż mimo usilnych starań nie udało się zdobyć planu sytuacyjnego krypty. Należało się więc liczyć z możliwością, że sprawcy mogą wykorzystać do ucieczki jakiś tajny chodnik. Z tego względu trzeba było rozpocząć akcję natychmiast. Do akcji przystąpiono 18 czerwca o godzinie 4:15 rano. Kościół i jego okolice w szerokim promieniu otoczyły jednostki SS. Tak rozpoczynała się w Pradze, podjęta przez gestapo i SS, akcja Kościół, Unternehmenkirche. W rzeczywistości żaden tajny chodnik nie istniał. Spadochroniarze ukrywający się w podziemnej krypcie cerkwi Cyryla i Metodego nie mieli żadnej szansy wydostania się niepostrzeżenie na wolność. Ukryci w krypcie nadporucznik Adolf Opalka, sierżanci sztabowi Józef Gabczyk, Jan Kubisz, Józef Walczyk oraz ich koledzy z późniejszych zrzutów Jarosław Schwarz, Józef Bublik i Jan Chruby nie mieli żadnej szansy wydostania się ze swej kryjówki, którą w nocy z 17 na 18 czerwca 1942 roku zaczęli otaczać SS-mani z batalionu szturmowego SS Prag w sile 760 ludzi. Wspierać ich miało działo polowe, kilka samochodów pancernych oraz kilkanaście ciężkich i lekkich karabinów maszynowych. Osaczeni nie wiedzieli jeszcze, iż wielka gra dobiega właśnie końca. Wokół ich ostatniej bojowej kwatery zamykał się właśnie szeroki pierścień okrążenia. SS-mani z obsługi polowego działa ustawili je na ulicy tak, aby miało w polu obstrzału okienko wentylacyjne w murze krypty.
obsługa niemieckiego CKM-u ustawionego na wieżyczce gimnazjum, Jiżaska, przygotowywała się do obstrzału dachu otoczonego kościoła, a kilka lekkich karabinów maszynowych ustawił nieprzyjaciel w oknach naprzeciwko gmachu Akademii Handlowej, przygotowując się do wsparcia ogniowego ataku frontalnego grupy szturmowej SS. Takie wsparcie atakującym zapewnić miały również samochody pancerne zgrupowane na placu Karola. SS-mani mieli już po aresztowaniu księdza doktora Józefa Petrzka i proboszcza Karola Cikla klucze do kościoła i znajdujących się w nim podziemi. Była jeszcze noc. Osaczeni spali. Czuwali tylko trzej, którym wypadło właśnie czas warty — Opalka, Kubisz i Szwarc. Zajmując posterunki na chórze kościelnym i sąsiedniej galerii, mieli w polu widzenia główne wejście do kościoła oraz widok na część ulicy Resla. Zaczęło świtać, gdy czuwający usłyszeli przytłumione pomruki silników samochodowych, dobiegające od strony ulicy, ale gdzieś z dalszych jej rejonów, których z okien galerii kościelnej nie było widać. W chwilę później, w pobliżu głównego wejścia do kościoła, ukazały się sylwetki SS-manów. Opalka zarządził alarm. Wiedział, że to koniec. Zostali wykryci. Za chwilę wróg ich zaatakuje z taką przewagą sił, że nie ma żadnej szansy ocalenia. Zapadły błyskawiczne decyzje. Opalka, Kupsz i Szwarc stawią opór SS-manom w kościele. Pozostali będą się bronić, dopóki to będzie możliwe, w podziemnej krypcie, przy czym nikt nie może wpaść żywy w ręce wroga. Ostatnie uściski dłoni, braterskie pocałunki, ostatnie spojrzenia na świt, wstający właśnie nad piękną złotą Pragą. Zaczynał się ostatni, nierówny bój siedmiu wspaniałych żołnierzy czechosłowackiego podziemia z ponad 760 uzbrojonymi żołnierzami z SS. Tymczasem dowodzący szturmem komisarz kryminalny i SS Sturmführer Heinz Panwitz wydał rozkaz do ataku. Jego stanowisko dowodzenia znajdowało się na ulicy na Zderaze. Nie musiał więc obawiać się nawet jakiejś zbłąkanej kuli. Był pewien wigoru i bojowego animuszu. Ponaglał swych podkomendnych, rozkazując im jak najszybciej ująć i to najlepiej żywcem ukrytych w kościele zabójców Heydricha. Grupę szturmową prowadził starszy asystent kryminalny SS Hauptstauffführer Karl Herschelmann, ten sam, który wczoraj aresztował, a następnie katował morawców. Na schodach wiodących do kościelnych wrót, na ich najwyższym stopniu, zdjął kajdanki proboszczowi Ciklowi, nakazując mu otwarcie bramy wręczonym kluczem. Gdy tylko brama kościelna stanęła otworem, Herschelmann ruszył biegiem naprzód, za nim biegli z wyciągniętym pistoletem w dłoniach jego ludzie. Sekretarze kryminalni praskiej centrali Gestapo, Heinrich Schlamm, Ernst Müller, Otto Oberhauser, Jakob Kahlo, Hans Kowalczyk, Johann Everding, Hermann Krüger, Walter Groszup, Rudolf Köhr i Martin Winter. W tym samym czasie druga grupa gestapowców obsadzała pośpiesznie przylegający do kościoła budynek administracji kościelnej, z którego prowadziło wejście do zakrystii. Tą grupą dowodził inspektor kryminalny Oskar Fleischer. W chwili, gdy Herschelmann i jego ludzie wdarli się do wnętrza kościoła, z galerii otwarto do nich ogień. Przemówiły pistolety Opalki, Kubisza i Szwarca. Poleciały też i ręczne granaty. Padł Herschelmann. W chwilę później runął na ziemię Oberhauser, śmiertelnie ugodzony kulą Opalki. Gestapowcy zaczęli się cofać. Zrozumieli, iż mają do czynienia nie z bezbronnymi, wyrwanymi ze snu cywilami, których można było bez najmniejszego ryzyka zmasakrować, ale z uzbrojonym i dobrze wyszkolonym pod względem bojowym przeciwnikiem, który postanowił drogo sprzedać swe życie. Ledwie urzędnicy gestapo wdarli się do kościoła, stwierdzał meldunek Franka, z galerii i z chóru otwarto do nich ogień. Jeden z nich został trafiony już przy pierwszym kroku. Przeciwnicy ukryci za grubymi kolumnami chóru mieli dobrą osłonę i bronili się ogniem broni palnej i granatami. Po kilku bezcelowych usiłowaniach stało się oczywiste, że nie da się wziąć ich żywcem, a w każdym razie wszelkie próby pokonania ich metodami policyjnymi pociągnęłyby za sobą wielkie straty, dlatego trzeba było włączyć do walki jednostki SS. Odcinek 8. Istotnie zaniepokojony niepomyślnym dla siebie rozwojem wydarzeń w kościele komisarz Panwitz podjechał swym samochodem na ulicę Resla i wezwał dowódcę gotowej już do akcji pierwszej kompanii SS Regiment Prag, SS Sturmbannführera Wernera Königa,
w celu wydania rozkazu wprowadzenia jego ludzi do akcji. König sformułował natychmiast pierwszą grupę szturmową złożoną z 10 ludzi, rozkazując im wedrzeć się do kościoła i zlikwidować strzelających z chóru i galerii czechosłowackich spadochroniarzy. Jednocześnie König wydał rozkaz SS-manom zajmującym stanowiska bojowe w gmachu Akademii Handlowej oraz gimnazjum Juraska, aby wspierali atak kolegów ogniem ich ciężkich i ręcznych karabinów maszynowych. W ciągu kilku zaledwie minut cała naziemna część kościoła zasypana została istnym gradem kul. Poleciały z brzękiem na bruk prawie wszystkie szyby z okien roztrzaskanych kulami. Długie serie ciężkiej broni maszynowej sięgały w głąb kościoła, przyciskając do ziemi obrońców. Zewsząd sypał się tynk i odpryski kamiennej polewy kościelnych kolumn. Ogień przycichł dopiero, gdy kilku SS-manom udało się sforsować schody i wedrzeć na galerię. Byli uzbrojeni w pistolety maszynowe i granaty. Mimo to obrońcy nie zrezygnowali z walki, prowadzili dalej ogień do atakujących. Strzelali celnie, o czym świadczyły dwa dalsze walące na ziemię bezwładnie ciała ciężkorannych SS-manów, SS Rottenführera Hansa Grallerta i SS Oberschutza Josefa Schinka. Ale Opalce, Kubiszowi i Schwarzowi skończyła się amunicja. Dalsza walka przestała być możliwa. Wszyscy trzej niemal jednocześnie, choć bez żadnego rozkazu, skierowali swe kolty ku własnej skroni. Jeszcze moment i chwilową ciszę, jaka zapanowała właśnie w kościele, przerwały trzy strzały, które zabrzmiały niczym pożegnalna salwa honorowa dla tych, co zginęli właśnie za swój ojczysty kraj, za tych, co w trudnym czasie nie przestali być ludźmi. Tak po blisko dwugodzinnej walce trzech obrońców naziemnej części kościoła Karola Boromeusza nie żyło, żaden jednak nie padł od niemieckiej kuli. W tym czasie, gdzieś kilka minut po 7 rano, na ulicy Resla zjawił się Karl Hermann Frank, aby przyjąć w swym opancerzonym Mercedesie raport komisarza Panwica o postępach akcji przeciwko osaczonym spadochroniarzom. W chwilę później na miejsce akcji przywieziono Czurdę i młodego Morawca. Zidentyfikowali oni wśród trzech zabitych Kubisza jako jednego z uczestników zamachu na życie Heydricha. Zadając sobie pytanie, a gdzie jest drugi uczestnik zamachu, Niemcy zwrócili uwagę na mało widoczne wejście do podziemnej krypty. Prowadził do niej otwór przebity w grubym murze na zewnątrz, nad ziemią. Frank wydał rozkaz użycia mikrofonów. W pobliżu okienka zjawił się tłumacz gestapo Hans Schwertner i krzyknął przez mikrofon — poddajcie się, nic wam się nie stanie, darujemy wam życie. Ale na okrzyki te nikt nie odpowiadał. Wówczas do mikrofonu sprowadzono młodego Morawca. Chłopak, ledwie trzymając się na nogach, po wielu godzinnych torturach, siny i opuchnięty z pobicia, pokrwawiony, załamany moralnie świadomością, iż to on właśnie naprowadził wroga na kryjówkę ludzi, z którymi zżył się w ciągu kilku ostatnich miesięcy, stał bezradny przy mikrofonie i płakał. Kazano mu wezwać do poddania się spadochroniarzy ukrytych jeszcze w krypcie. Odmówił i mimo spadających na nie razów nie wydusił z siebie ani słowa. Wtedy mikrofon przejął Czurda, który nie miał skrupułów. Krzyczał — koledzy, złóżcie broń, poddajcie się, wasz opór nie ma żadnego sensu. Jak się poddacie, darują wam życie. Mnie też nic nie zrobili. To ja, Karol Czurda. I na tym Czurda musiał skończyć, gdyż puszczona z okienka seria z pistoletu maszynowego o mały włos nie skończyłaby jego marnego życia. Jasne było, iż osaczeni w krypcie cichociemni nie mieli zamiaru oddać się dobrowolnie w ręce wroga. Pozostawało więc jedynie wznowić przerwany na chwilę szturm. Gdy po kilku wezwaniach stało się jasne, stwierdzał dalej w swym meldunku do przełożonych Karl Hermann Frank, że agenci nie poddadzą się i będą się bronić, przeprowadzono dalsze próby wzięcia ich żywcem. O podziemnej krypcie nie wiedziano nic bliższego poza tym, że nie ma z niej wyjścia. Ta okoliczność wpłynęła na podjęcie decyzji użycia gazów. Funkcjonariusze gestapo wrzucali przez otwór okienny bomby z gazem łzawiącym i świece dymne w celu uniemożliwienia zamachowcom zbrojnego oporu i unieszkodliwienia bez użycia broni. Jednak nie dało to wyników, prawdopodobnie dlatego, że gaz nie zdołał dostatecznie wypełnić rozległych pomieszczeń piwnicznych. Pisząc te słowa, Frank nie podał prawdziwych przyczyn fiaska akcji z gazem.
spowodowała je głównie zdecydowana postawa obrońców, którzy prawie wszystkie wrzucone do krypty bomby wyrzucali z powrotem na zewnątrz, jak też i tego, że kilka prób bezpośredniego wdarcia się do krypty zapłacili SS-mani dalszymi stratami w postaci zabitych i rannych. W tej sytuacji spróbowano wówczas osiągnąć cel innym sposobem, kontynuował Frank, i sprowadzono straż ogniową. Przez okno krypty skierowano do wnętrza strumienie wody z węży gumowych, zatapiając pomieszczenie do wysokości 1 metra, aby posiadane przez spadochroniarzy materiały wybuchowe i amunicja zamokły i nie nadawały się do użycia. Wówczas agentów można by wziąć żywcem. Jednakże nieprzyjaciel otworzył z piwnicy gwałtowny ogień i bronił się granatami. Gdy wszystkie środki zawiodły, nie pozostało nic innego, jak użyć siły wojskowej. Oblegający dokonali błyskawicznego przemieszczania swych sił, tak aby zejść z linii ognia własnej ciężkiej broni maszynowej i wprowadzonego właśnie do akcji działka polowego. Ono i kilka CKM-ów skoncentrowało teraz ogień na okienku wiodącym do podziemnej krypty. W tym samym momencie SS-mani zgrupowani przy wejściu do krypty wiodącej z zewnętrznej części kościoła zasypali kryptę ręcznymi granatami. Po kilkunastu minutach takiego bombardowania SS Unterscharführer Johann Glücker, dowodzący grupą szturmową SS skoncentrowaną przy odsuniętej płycie odsłaniającej wejście do krypty, wydał swym ludziom rozkaz zejścia do krypty i zlikwidowania w bezpośrednim starciu broniących się spadochroniarzy. Wielogodzinne starcia między 4 cichociemnymi a ponad 760 SS-manami zbliżało się już do końca. Pierwszy wskoczył do krypty SS Unterscharführer Hans Östermeier. Rzucił przed siebie granat i długą serią ze swego Schmeissera usiłował oczyścić przed sobą drogę. Ale Gabczyk, Bublik, Walczyk i Chruby byli czujni. Wiedzieli, iż to już koniec, ale chcieli do ostatniej chwili zachować twarz, jak najdrożej sprzedać swe życie. Do atakujących otworzyli celny ogień. Ciężko rannego Östermeiera trzeba było wyciągnąć na linię z włazu prowadzącego do krypty. Szturm trwał jednak dalej, po pierwszej nieudanej próbie sforsowania wejścia nastąpiły dalsze. W podziemiach kościoła trwała nieustanna strzelanina przeprowadzana co chwila głuchymi wybuchami granatów ręcznych. Bezpośrednie zetknięcie z atakującymi powodowało konieczność prowadzenia ciągłego ognia. Osłabiło to siły obrońców, którym kończyła się amunicja. Jeszcze chwila i 4 strzały pistoletowe obwieściły koniec walki. Tak jak Opalka, Kubisz i Schwarz na górze, tak i tu w krypcie Gabczyk, Walczyk, Chruby i Bublik skierowali swe kolty ku własnej skroni. Po gwałtownej wymianie strzałów, kończy swój raport Frank, udało się za pomocą drabiny wedrzeć do krypty. SS-szycowie, Szturman, Jenat, Kuliberta, Mann, Bering i Kummer posuwali się po zupełnie nieznanym terenie pogrążonym w ciemnościach i zatopionych wodą katakumb, pokonując opór przeciwnika. Podczas pokonywania oporu w podziemiach dalsi dwaj członkowie SS zostali ciężko ranni. Na dnie krypty leżały ciała 4 agentów spadochroniarzy. Wszyscy odebrali sobie życie strzałem w głowę. Ich identyfikacja jest w toku. W katakumbach kościoła znaleziono ponadto zapasy żywności, ubrania, bieliznę, materace, kołdry i różne przedmioty codziennego użytku. Wszystkie te rzeczy są dowodem, że sprawcy mieli szeroki krąg pomocników, którzy się nimi opiekowali. Ziemia gromadzi prochy. Tragiczny finał wielogodzinnego boju o kryptę kościoła Karola Borromeusza nie zamknął jeszcze niestety dramatycznych następstw zamachu na życie Heydricha z 27 maja. Wciąż jeszcze trwały w Pradze i innych miejscowościach protektoratu aresztowania ukrywających się członków grup spadochroniarzy i osób im pomagających. Po aresztowaniach następowały bezlitosne wielogodzinne przesłuchania połączone z nieludzkimi torturami, a kończył je wyrok sądu doraźnego i nieuchronna śmierć na szubienicy lub pod lufami jednego z esesmańskich plutonów egzekucyjnych. Niektórzy, tak jak pani Morawcowa, zdążyli przed aresztowaniem popełnić samobójstwo. Uczynił to również i jeden z członków, organizatorów i przywódców sokolskiego podziemia, Hajski Zelenka. Wdzierających się do jego mieszkania gestapowców powitał z rewolwerem w ręku. Samobójczy strzał w skroń uratował również przed niewolą Bartosza i żandarma osłaniającego przez tyle dni Libuszę. Potuczek zginął w walce broniąc do końca swej Libuszy.
Ogółem aresztowania, jakie nastąpiły po zdradzie Czurdy, objęły ponad 300 osób. Wśród nich znaleźli się ludzie zaangażowani aktywnie w działalność ruchu oporu, ale również i tacy, których kontakty z nimi były raczej sporadyczne lub wręcz przypadkowe. Hitlerowskie sądy doraźne w Pradze nie różnicowały winy zatrzymanych. Kara śmierci spadała z równą siłą na czechosłowackiego spadochroniarza, jak i na 18-letnią dziewczynę, której udział w sprawie sprowadzał się do tego, że zakochała się w przystojnym i imponującym jej chłopcu, który spadł jej dosłownie z nieba. Rozstrzeliwano też kilkunastoletnie dzieci, których rodzice odważyli się pomagać swego czasu zamachowcom. W samej tylko Pradze hitlerowski sąd doraźny wydał wyrok śmierci, natychmiast wykonany, na 252 osoby, przy czym najmłodsza z nich, młodziutka dziewczynka, liczyła 14 lat. Skazańców przewieziono do obozu koncentracyjnego w Mauthausen i tam mężczyzn zamordowano strzałem w tył głowy, kobiety zaś i dzieci uduszono w komorach gazowych. Wyroki sądu doraźnego w Pradze i następujące po nich egzekucje nie wyczerpały niemieckiej rządzy odwetu. Ponieważ pierwszą reakcją Hitlera i jego bezpośredniego otoczenia na wieść o udanym zamachu na Heydricha było żądanie zgładzenia wielu tysięcy Czechów, w Wolfszance mówiło się w maju 1942 roku nawet o zasadności rozstrzelania 300 tysięcy Czechów, hitlerowskie władze protektoratu przystąpiły, nie czekając nawet na zakończenie dochodzenia, do częściowej realizacji tych postulatów, tak zorganizowanej i przeprowadzonej, aby mogła spotęgować nastrój grozy i przerażenia, którym okupant zamierzał sparaliżować czeską ziemię. Na zbiorową ofiarę hitlerowskiej sprawiedliwości wybrano czeską wieś Lidice, której mieszkańcy nic w rzeczywistości wspólnego z zamachem nie mieli. Jedynym przestępstwem, które władzom okupacyjnym udało się mieszkańcom Lidic dowieść, to zaległość w dostawie kontyngentów rolnych i ukrycie w jednej z chat dwóch starych strzelb myśliwskich. Cała reszta była jedynie wymysłem zbrodniczej fantazji podkomendnych komisarza Panwica. To jednak nie przeszkadzało ani Frankowi, ani też jego przełożonym z Berlina i głównej kwatery Führera w Wilczej Jamie. Wyrok na Lidice został wydany i z równie zbrodniczą konsekwencją natychmiast wykonany. Już w dniu 10 czerwca 1942 roku w Pradze opublikowany został następujący komunikat. CBP Praga, 10 czerwca. Podaje się urzędowo do wiadomości. W trakcie poszukiwań morderców SS Obergruppenführera Heydricha uzyskano niezbite dowody, że mieszkańcy gminy Lidice pod Kladnem udzielali poparcia i pomocy grupie ludzi, spośród których rekrutują się sprawcy zamachu. Obciążające dowody zdobyto bez pomocy miejscowej ludności, aczkolwiek była ona o to pytana. Ujawnione w ten sposób stanowisko wobec zamachu podkreślają ponadto inne czyny wymierzone przeciwko Rzeszy, o czym świadczy znalezienie druków antypaństwowych, magazynów broni i amunicji, nielegalnej stacji nadawczo-odbiorczej oraz ogromnej ilości towarów podlegających reglamentacji, a także okoliczność, że mieszkańcy wymienionej gminy pozostają w czynnej służbie u nieprzyjaciela za granicą. Ponieważ mieszkańcy wyżej wymienionej wsi swoją działalnością i poparciem udzielonym mordercom SS Obergruppenführera Heydricha dopuścili się ciężkiego wykroczenia wobec obowiązujących praw, dorośli mężczyźni zostali rozstrzelani, kobiety wysłano do obozu koncentracyjnego, a dzieci oddano na wychowanie w odpowiednie ręce. Zabudowania gminy zostały zrównane z ziemią, a nazwa gminy wymazana. W masakrze Lidic wzięli udział nie tylko gestapowcy i SS-mani, lecz również żołnierze Wehrmachtu oraz członkowie hitlerowskiej służby pracy, tak zwane Organisation Tod. W jej wyniku rozstrzelanych zostało 199 mężczyzn od lat 15 do 75. 184 kobiety wysłano do obozu koncentracyjnego w Terezinie i w Ravensbrück, gdzie zostały wkrótce zamordowane. 88 dzieci wysłano do obozu w Łodzi, a stamtąd do obozu w Chełmku, gdzie zostały zabite gazem. 7 niemowląt umieszczono w praskim przytułku, a 3 odesłano do Rzeszy w celu germanizacji. Lista ofiar uległa zresztą jeszcze później zwiększeniu, gdyż Niemcy z właściwą im skrupulatnością długo poszukiwali ludzi wywodzących się z Lidic i natychmiast po odnalezieniu mordowali ich. Nieco później, bo w dniu 24 czerwca los Lidic podzieliła położona w pobliżu Pardubic czeska wieś Leżaki.
I tu, podobnie jak w przypadku Lidic, akcja hitlerowska była niczym innym jak zwykłym aktem masowego ludobójstwa, nie mającym nic wspólnego z dochodzeniem czy też śledztwem w sprawie zamachu na Heydricha. Co prawda to właśnie tu, w pobliżu Leżaków, ukrywał się w kamieniołomach Potuczek ze swą Libuszą, ale o tym wiedziało zaledwie kilku mieszkańców skazanej na zagładę wioski. Reszta, to jest olbrzymia większość, nie miała z tym absolutnie nic wspólnego. I znów mieszkańcy nękanego psychicznie i fizycznie nieszczęsnego protektoratu przeczytać musieli komunikat śmierci. Dnia 24 czerwca osada Leżaki koło Lołki, powiat Chrudim, została zrównana z ziemią. Zgodnie z przepisami stanu wyjątkowego dorośli mieszkańcy zostali rozstrzelani. Mieszkańcy osady przechowywali czeskich agentów spadochroniarzy, którzy kierowali przygotowaniami do zamachu na SS Obergruppenführera Heydricha i usiłowali uchronić ich przed interwencją policji. Członek jednostki żandarmerii protektoratu, której osada podlegała, a który przestępczo pomagał agentom przed aresztowaniem, popełnił samobójstwo. O tym, jak zginęło 34 mieszkańców wsi Leżaki, wśród nich najmłodsza Helenka Skalicka, piękna 16-letnia dziewczyna o niebieskich oczach i złotych blond włosach, mówiło zeznanie odpowiedzialnego za egzekucję członka pardubickiego urzędu gestapo Hansa Schulza, złożone w 1945 roku przed Sądem Republiki Czechosłowackiej. Data 24 czerwca 1942 rok. Na żądanie gestapo w Pardubicach zlecono mi egzekucję 34 osób na zalesionym terenie miejsca zakwaterowania Szupo w Pardubicach. Egzekucja rozpoczęła się o godzinie 21.15 podług listy. Skazani zachowywali się spokojnie i bez oznak strachu. Po powrocie urzędników gestapo z Pardubic dowiedziałem się od nich, że Leżaki wspaniale płonęły i że był to piękny widok. Każdy z nich miał na palcach mnóstwo pierścionków, które oddali potem w Pardubicach do przerobienia. Lidice, Leżaki, a miała być jeszcze i położona w pobliżu taboru wieś Bernartice. Co prawda i tu aresztowano 86 osób, z których 29 rozstrzelano, ale wsi jednak nie spalono. Co uchroniło ją od losu jej poprzedniczek, do dziś nie wiadomo. Być może znalazł się ktoś wśród hitlerowców, kto zadał głośne pytanie: panowie, jeżeli wymordujemy tak szybko wszystkich Czechów tylko dlatego, że ktoś zabił SS Obergruppenführera Heydricha, to kto będzie w końcu pracował w Szkodzie, w Ostrawskiej Hucie i jeszcze w kilku innych miejscowościach? Ogółem cenę, jaką zapłacić musiał naród czeski za zlikwidowanie Heydricha, określa się liczbą kilku tysięcy ludzi. Bezpośredni uczestnicy akcji i wspierający ich konspiratorzy, rodziny jednych i drugich, przypadkowe ofiary terroru, rozstrzelani lub powieszeni w Pradze, zagazowani w obozach śmierci, zamęczeni w trakcie śledztwa, zmarli z wycieńczenia. Nie wdając się w zbędne tu rozważania na temat istotnej korelacji między tą ceną a rzeczywistymi efektami akcji Gabczika i Kubisza, pozwolimy sobie oddać głos samym Czechom, których zdanie jest tu z pewnością najbardziej adekwatne. Drodzy przyjaciele, towarzysze i towarzyszki, bracia i siostry w kraju, mówił w dniu 6 czerwca 1942 roku w audycji radiowej z Moskwy przywódca KPC Klement Gottwald. Pierwsze nasze słowo należy się owym nieznanym, na razie bohaterom, którzy uśmiercili krwawego kata Reinharda Heydricha, uwalniając w ten sposób ludzkość od jednego z najgorszych hitlerowskich potworów i rozsławiając imię Czechów na całym świecie. Wiadomość o śmiałej akcji na bestię Heydricha dotarła do nas, kiedy właśnie przebywaliśmy w naszej czechosłowackiej jednostce wojskowej, która formułuje się w Związku Radzieckim. Tam też dotarły do nas wiadomości o pierwszych egzekucjach, jakie oszaleli z wściekłości hitlerowcy mordercy zaczęli przeprowadzać na Czechach, którzy z akcją na Heydricha nie mieli nic wspólnego i których jedyną winą było, że są Czechami. I nasi chłopcy polecili nam, żebyśmy przekazali ich przysięgę, że nie ustaną w walce, dopóki wszystkie tak drogie nam ofiary nie zostaną pomszczone, dopóki hitlerowscy mordercy nie otrzymają przeraźliwej zapłaty za każdą kroplę przelanej krwi czeskiej. Zamach pokazał światu, pisze na ten temat Mirosław Iwanow w pracy pod tytułem Zamach na Heydricha, że naród czeski nie pogodził się z okupacją, z nazistami, że się nie poddał, że chciał walczyć.
dla prezydenta doktora Edwarda Benesza stanowił cenny, choć krwawo opłacony kapitał moralno-polityczny, który zgodnie z jego przewidywaniami wzmocnił pozycję Czechosłowacji na forum międzynarodowym. Istotnie zamach przyczynił się do wzrostu prestiżu rządu czechosłowackiego w Londynie. Jednocześnie okazało się, że mimo ogromnych strat poniesionych przez organizacje podziemne w kraju, nazistowskie represje nie zdołały złamać ducha oporu i aktywności czeskiego ludu, nawet jeśli po nich przyszedł chwilowy regres. Zamach będący w oczach wielu polityków burżuazyjnych efektownym gestem, a z drugiej strony dokonany wbrew woli niektórych działaczy podziemnych organizacji krajowych, stał się wyrokiem wydanym na okupanta przez antyfaszystowski Trybunał Czeskiego Ludu. I to można by już uznać właściwie za koniec sprawy śmierci Reinharda Heydricha, gdyby nie chęć do prowadzenia do końca jeszcze jednego jej wątku. Otóż w dniu 29 czerwca 1942 roku, a więc po zagładzie Lidic, tragicznym boju w krypcie kościoła Karola Boromeusza w Pradze i zniszczeniu wsi Leżaki, po egzekucji oskarżonych o udział w zamachu na Heydricha, w Pradze odbyła się niewielka uroczystość. W gabinecie awansowanego właśnie do stopnia radcy kryminalnego byłego komisarza Panwica w praskiej centrali gestapo w pałacu Peczka odbyło się wręczenie Karolowi Czurdzie książeczki czekowej z Kreditenstadt der Deutschen nr 18113 wystawionej na jego nazwisko z wkładem 5 milionów koron, drugie 5 milionów otrzymał drugi zdrajca Gerig. Wręczając Czurdzie ową książeczkę, radca Panwic przekazał mu jednocześnie nowy, tym razem naprawdę autentyczny dowód osobisty, opiewający na nazwisko Karol Jerchot. Czurda Jerchot, piszą na ten temat w swej pracy pod tytułem Bomba dla Heydricha, poświęcone historii zamachu na Heydricha oraz jego politycznym kulisom i konsekwencjom dwaj autorzy czescy, Duszan Hamszik i Jiří Prażak, dostał od gestapo mieszkanie na Winohradach przy ulicy Francuskiej 8, stałą pensję w wysokości 30 tysięcy protektorackich koron miesięcznie, buty z długimi cholewkami, bryczesy i zielony kapelusz. Ożenił się z siostrą gestapowca Ereta, która zmusiła go do nauki niemieckiego, aby w przyszłości godnie się reprezentował jako właściciel ziemski, bo Czurda po zwycięskim zakończeniu wojny przez III Rzeszę zamierzał kupić majątek ziemski gdzieś w Poznańskiem, na dawnych terenach polskich, które po wojnie miały zostać naturalnie skolonizowane przez żywioł niemiecki. Ale to miało być później, po zwycięstwie. A ponieważ zwycięstwa tego na razie nie było, Czurda, Fel Jerchot, podobnie zresztą jak i Gerig, jeździł po kraju i udając spadochroniarza wydawał gestapo tych, którzy okazywali mu pomoc, nie wiedząc, iż goszczą pod swym dachem nie czeskiego czy słowackiego komandosa, ale zwykłego agenta gestapo. Finał nastąpił dopiero w dniu 5 maja 1945 roku, kiedy to Czurda wpadł w ręce czeskich partyzantów. Przekazany władzom odrodzonej republiki, stanął przed sądem ludowym, który skazał go na karę śmierci przez powieszenie. Wyrok wykonano. Ostatnia droga Kuczery. Walka z cieniem. Poza prawem. Był koniec lata 1943 roku. Niemieckie działania ofensywne na froncie wschodnim załamały się ostatecznie. Hitlerowski Wehrmacht miał już za sobą trzy wielkie i decydujące o ostatecznym wyniku II wojny światowej klęski militarne. Przegraną bitwę pod Moskwą zimą 1941 roku, druzgocącą klęskę pod Stalingradem z przełomu 1942 na 1943 i wreszcie klęskę pod Kurskiem w lecie 1943 roku. O kontynuowaniu natarcia na wschód Niemcy nie mogli już myśleć. Pozostawała im jedynie uporczywa obrona utrzymywanych jeszcze pozycji i stopniowy odwrót na zachód, coraz bliżej własnych granic i wielkich ośrodków.
Okupowana Polska, którą Niemcy po klęsce wrześniowej podzielili na obszary wcielone do Rzeszy oraz tak zwaną generalną gubernię z generalnym gubernatorem, doktorem Hansem Frankiem na czele, przestała być już dalekim zapleczem, stając się strefą bezpośredniego militarnego zagrożenia. Była to ponadto strefa o szczególnym znaczeniu dla okupanta. Właśnie przez Polskę prowadziły najliczniejsze i najkrótsze połączenia drogowe i kolejowe łączące Rzeszę z frontem wschodnim i jego bezpośrednim zapleczem. Tylko zapewnienie spokoju i bezpieczeństwa na ziemiach polskich zagwarantować mogło Niemcom prowadzenie efektywnych działań bojowych na wschodzie. Wszelkie zaś zakłócenia w ruchu kolejowym i drogowym na terenie tzw. GG były dla okupanta niezwykle groźne. Działania dywersyjne, sabotażowe, zbrojne, podejmowane w miastach przez organizacje podziemne czy oddziały partyzanckie w terenie, paraliżowały nie tylko przedsięwzięcia niemieckich władz okupacyjnych w Polsce, ale również osłabiały i to w bardzo poważny sposób siłę niemieckiego oporu na froncie. Polski ruch oporu, mimo rozbicia na różne ugrupowania i orientacje polityczne, stworzył prawdziwe państwo podziemne, siłę, którą można by porównać jedynie z radzieckim i jugosłowiańskim ruchem oporu. Świadomą, organizatorsko-polityczną i wojskową działalność ośrodków kierowniczych tego podziemnego państwa wspierał żywiołowo każdy niemal Polak. Coraz więcej bowiem ludzi w okupowanej Polsce rozumiało, iż tylko bezpardonowa walka z okupantem może uratować miliony Polaków przed całkowitą zagładą biologiczną, gotowaną im przez hitleryzm. Ślepy, barbarzyński terror stosowany przez hitlerowców wobec narodu polskiego potwierdzał słuszność prawdy głoszonej przez podziemie, iż Niemcom w wojnie prowadzonej z Polską chodziło nie o granice czy jakieś sporne ziemie, ale o bezwzględne i całkowite wytępienie wszystkich Polaków. Wzmagał się więc terror okupanta, rosła krzywa strat, cierpień i ofiar ponoszonych w jego wyniku przez naród polski, ale jednocześnie nasilał się opór i chęć odwetu polskiego podziemia. Rok 1943 zajął w całokształcie dziejów okupacji hitlerowskiej w Polsce dość szczególne i specyficzne miejsce. Stopniowemu wzmaganiu się terroru okupanta odpowiadał równie spotęgowany wzrost działań odwetowych podziemia, przy czym jak zwykle przodowała Warszawa. W Warszawie, pisze profesor dr habilitowany Czesław Madejczyk w swym monumentalnym dziele pod tytułem Faszyzm i okupacja 1938-1945, dobitnym wyrazem ataku na system okupanta były zamachy na przedstawicieli władz okupacyjnych. Gwałtowny ich skok nastąpił na początku 1943 roku. W roku poprzednim ginęło jeden, dwóch Niemców miesięcznie. W styczniu 1943 roku już 8, w lutym 35, w kolejnych miesiącach od kilkunastu do kilkudziesięciu kilku. Rozgorzała batalia przeciw wywożeniu młodzieży na roboty do Rzeszy. W tym to czasie zginęli na ulicach Warszawy od pocisków żołnierzy polskiego podziemia hitlerowscy Kaci z Pawiaka i Gesiówki, SS Oberschauführer Franz Bürkl i SS Oberschauführer August Ketschmann, SS Oberschauführer Ernst Wefels, SS Oberschauführer Stefan Klein. Na mocy wyroków wydanych przez sądy polskiego podziemia straceni zostali w tym samym czasie liczni zdrajcy, agenci gestapo, konfidenci i Polacy wysługujący się okupantowi. Niemcy z wielkim niepokojem obserwowali potęgowanie się walki polskiego podziemia. Nabierała ona bowiem szczególnie niebezpiecznego charakteru dla Niemiec w związku z załamywaniem się niemieckiego frontu wschodniego. Okupant zdecydował się w końcu lata 1943 roku na dalsze drastyczne zaostrzenie terroru w okupowanej Polsce, licząc, że tą drogą uda mu się zdławić polski ruch oporu. Odcinek 9. Pomyślano przy tym o zastosowaniu takich form terroru, które zawierały w sobie również pokaźny ładunek wojny psychologicznej obliczony na zastraszenie milionów ludzi, złamanie ich woli walki i ludzkiego morale. Temu właśnie celowi miało służyć wydane w dniu 2 października 1943 roku rozporządzenie Hansa Franka o zwalczaniu zamachów na niemieckie dzieło budowy w Generalnym Gubernatorstwie. Paragraf pierwszy. Tego rozporządzenia stwierdzał,
iż karze śmierci podlegali wszyscy uchybiający ustawom, rozporządzeniom lub zarządzeniom i dyspozycjom władz, w zamiarze utrudniania lub przeszkadzania w niemieckim dziele odbudowy w generalnym gubernatorstwie. Paragraf drugi dodawał, że podżegacze i pomocnicy podlegają karze tak jak sprawca, a czyn usiłowany jest karany tak jak czyn dokonany. Paragraf trzeci określał właściwość sądów doraźnych Policji i Bezpieczeństwa, powoływanych w składzie trzech funkcjonariuszy policji posiadających według słów Franka nadzwyczajne pełnomocnictwa z odsunięciem na bok wszelkich humanizujących obiekcji natury formalnej. Rozporządzenie proklamowało orzekanie kary śmierci jako jedynej możliwej kary i przewidywało natychmiastowe wykonanie wydanych wyroków. Wytyczne tego rozporządzenia stwierdzały, że odnosi się ono także i do tych osób, które popełniają przestępstwa, na przykład pokątnego handlu, podbijania cen, pokątnego uboju i temu podobne, z czego jasno wynika zamiar utrudniania lub przeszkadzania w niemieckim dziele odbudowy. Wytyczne te wyjaśniały również, że w postępowaniu sądowym prowadzonym na mocy zarządzenia z 2 października 1943 roku obrońca jest niedopuszczalny, a pisemnego egzemplarza wyroku nie należy doręczać podejrzanemu. Rozporządzenie Franka zaczęło obowiązywać w dniu 10 października 1943 roku. Do wiadomości publicznej podano jego treść w Warszawie przez megafony uliczne z krótkim komentarzem. Policjant niemiecki ma prawo strzelać do każdego napotkanego na ulicy, który wyda mu się podejrzany. 13 października 1943 roku, w 3 dni po wejściu w życie nowego rozporządzenia, rozpoczęły się w Warszawie obławy uliczne o wyjątkowo wielkim nasileniu. Ludność Warszawy przywykła już do tej formy terroru stosowanej w mieście wielokrotnie od 1940 roku. Głównym jednak celem dotychczasowych obław było uzyskanie kontyngentu przymusowej siły roboczej na wyjazd do Niemiec, a w rzadszych przypadkach na zesłanie do obozów koncentracyjnych. Natomiast akcja z 13 października przeprowadzona równocześnie w wielu punktach miasta zapoczątkowała nowy cykl zbrodni wobec ludności Warszawy, który przejść miał do historii lat okupacji pod niezupełnie ścisłą nazwą egzekucji publicznych. Każdy Polak, poczynając od dnia 10 października 1943 roku, mógł zostać uznany za wroga porządku ustanowionego przez okupanta i tylko na tej podstawie skazany na śmierć i natychmiast stracony. Związane z tym postępowanie sądowe było jedynie zwykłą farsą, jeżeli weźmie się pod uwagę to, że oskarżonemu nie przysługiwało ani prawo obrony, ani apelacji, samo zaś jego osobiste uczestnictwo w procesie było z reguły nieprzewidziane. Objęcie ludności polskiej GG działaniem tego rodzaju rozporządzenia oznaczało faktycznie postawienie jej poza prawem. To, co powiedziano wyżej, to jedynie część okrutnej prawdy kamuflowanej urzędową formą oficjalnego rozporządzenia generalnego gubernatora dr. Hansa Franka z dnia 2 października 1943 roku. Druga część tej prawdy dotyczyła sposobu egzekwowania wspomnianego rozporządzenia. Od tej pory Polaków zabijać miano już przede wszystkim w celu zastraszenia tysięcy innych. Zabijać miano ich w związku z tym już nie tylko potajemnie, w ukryciu, jak czyniono głównie dotąd, ale publicznie na ulicach i placach miasta w jego centrum. Oznaczało to również, iż ofiary tych krwawych masakr, zmierzających wyraźnie do załamania siły moralnej przeciwnika, nie musiały wcale rekrutować się z ujętych przez Niemców uczestników ruchu oporu. Wśród nich wielu było ludzi przypadkowo złapanych na ulicy, wyciągniętych z domów i mieszkań i uznanych następnie za zakładników. Plakaty śmierci. Zawarta w rozporządzeniu Hansa Franka z 2 października 1943 roku zbrodnicza myśl okupanta nie od razu została właściwie rozszyfrowana przez polskie społeczeństwo i czynniki kierownicze ruchu oporu. Nie wszystkie użyte przez Franka słowa można było jednoznacznie zinterpretować, nie wszystko można było do końca pojąć i zrozumieć.
Nie wiedziano jeszcze wówczas o tym, iż już 25 września 1943 roku przybył do Warszawy nowy szef SS i policji na dystrykt warszawski, którego głównym zadaniem miało być wprowadzenie w życie rozporządzenia, które miano ogłosić 2 października. Jego przybyciu do Warszawy celowo nie nadano żadnego rozgłosu, starając się utrzymać je w tajemnicy tak długo, jak okaże się to tylko możliwe. Również i on sam wolał jak najdłużej ukrywać się pod anonimowym zwrotem urzędowego podpisu Der SS und Polizeiführer im Distrikt Warschau. I tym właśnie podpisem sygnowane były wielkie czerwone plakaty, które już wkrótce pokryć miały mury całej Warszawy, wieszcząc śmierć jednych i zapowiadając nieuchronny kres życia innych. Akcja ta, pisze na ten temat Władysław Bartoszewski w pracy pod tytułem Warszawski pierścień śmierci 1939-1944, wyróżniała się wśród dotychczasowych, znanych zarówno wyjątkowo wielką liczbą uczestniczących w niej Niemców, jak i większą niż zazwyczaj ich bezwzględnością i brutalnością. W obławach brały udział obok niemieckich formacji policyjnych także oddziały Wehrmachtu, Luftwaffe i Hitlerjugend. Kordonami policji i wojska zamykano nieoczekiwanie większy odcinek którejś z ruchliwych ulic lub część dzielnicy, po czym zatrzymywano dosłownie wszystkich mężczyzn, a także i część kobiet, przechodzących przypadkowo, przejeżdżających tramwajami czy napotkanych w sklepach. Niejednokrotnie objęte były też mieszkania w domach znajdujących się na przeszukiwanym terenie. Osoby zatrzymane ustawiano twarzą przy ścianie z rękoma wzniesionymi do góry, a po dokonaniu pobieżnej rewizji ładowano do samochodów policyjnych. Niemcy nie honorowali żadnych zaświadczeń pracy z wyjątkiem dowodów zatrudnienia w instytucjach pracujących dla potrzeb wojny. Kriegswichtige Betriebe. Ludzi ujętych w ten sposób przewożono bezpośrednio na Pawiak. Do tych zaś, którzy próbowali ucieczki lub też nie dość szybko wykonywali rozkaz zatrzymania się, strzelano bez ostrzeżenia. Biuletyn informacyjny nr 42 z 21 października 1943 roku szacował liczbę ofiar pierwszego dnia łapanki na około 1500 osób. Z innych źródeł wynika, że w więzieniu przy ulicy Dzielnej osadzono w tym dniu 350 osób spośród zatrzymanych na ulicach. Liczba ta jednak szybko rosła. Wkrótce ujawniono prawdziwy cel łapanek. W 6 dni po oficjalnym ogłoszeniu na terenie całego GG rozporządzenia gubernatora Hansa Franka z dnia 2 października na rogu Alei Niepodległości przy skrzyżowaniu z ulicą Madalińskiego w Warszawie odbyła się pierwsza egzekucja uliczna 16 października 1943 roku. Skazańców przywieziono tu prosto z Pawiaka i o godzinie 16 rozstrzelano pod murem domu Aleje Niepodległości nr 141. Padło ich tu wówczas 25, choć komunikat oficjalny wymieniał nazwisk 20. W nocy z 16 na 17 października w ruinach getta rozstrzelano już potajemnie dalszych 9 więźniów Pawiaka. Egzekucję tę poprzedził o całe 24 godziny nadany w radiu 15 października kilkakrotnie przez megafony radiowe zainstalowane przez okupanta na ulicach Warszawy komunikat dowódcy SS i policji na dystrykt warszawski o rozstrzelaniu 7 osób. W rzeczywistości stracono wówczas potajemnie w nocy z 15 na 16 października nie 7, lecz 26 osób, straconych rzekomo w odwecie za dokonane przez bandytów zamachy na Niemców. W komunikacie tym podano też listę imienną następnych 60 osób skazanych na śmierć, które miały zostać rozstrzelane w razie powtórzenia się dalszych zamachów na Niemców i realizowane przez nich dzieło odbudowy. Ustalono przy tym cenę 10 rozstrzelanych zakładników za jednego zabitego Niemca. Podana lista zakładników urosła zresztą jeszcze tego samego dnia, co wykazywał ostatni komunikat z 15 października, do 100 osób. Z megafonów ulicznych płynęły słowa wieszczące śmierć dalszych dziesiątków zakładników. Na murach warszawskich kamienic, płotach i słupach ogłoszeniowych rozlepiano nowe, wielkie plakaty śmierci z nazwiskami mężczyzn i kobiet, a nie brakowało na nich nawet i groźnych dla rzeszy przestępców, liczących sobie po 12-15 lat, już zamordowanych lub też mających zginąć w ciągu najbliższych godzin.
W ślad za nimi następowały nowe egzekucje uliczne przeplatane dokonywanymi już potajemnie w nocy wielkimi masakrami w opustoszałych ruinach getta. W dniu 17 października 25 osób zostaje rozstrzelanych, w tym jedna kobieta, pod murem budynku przy ulicy Pięknej nr 17, wówczas Piusa 11, tuż obok gmachu dyrekcji telefonów, choć w komunikacie oficjalnym podano liczbę 20 osób. Tego też dnia za murami getta rozstrzelano dalszych 17 zakładników. Należy dodać, iż dopiero w dniu 18 października 1943 roku na łamach warszawskiej gadzinówki Nowego Kuriera Warszawskiego opublikowany został pełny tekst rozporządzenia generalnego gubernatora uzasadniający to, co działo się już na ulicach Warszawy. W dniu 19 października warszawiacy dowiedzieli się z oficjalnych komunikatów niemieckich o nowej egzekucji dokonanej w ruinach getta, której ofiarą padło 20 osób, w tym 3 kobiety. 20 października padają dalsze ofiary w egzekucjach przy Wale Miedzeszyńskim i po zachodniej stronie wiaduktu przy Dworcu Gdańskim. Wówczas to zginęła bodajże najmłodsza ofiara egzekucji ulicznych tego czasu, 12-letni chłopiec. 22 października kolejną grupę więźniów Pawiaka rozstrzelano w egzekucji ulicznej pod murem domu nr 2 na ulicy Wolskiej, tuż przy skrzyżowaniu z ulicą Młynarską. W dzień później, w nocy z 22 na 23 października, ginie w ruinach getta dalszych 300 więźniów. Dzień 23 października przynosi dalsze egzekucje uliczne. Tego dnia rozstrzelano według oficjalnego komunikatu 20 dalszych zakładników na Wale Miedzeszyńskim. Tak miało być już prawie każdego dnia. 26 października padają salwy plutonu egzekucyjnego na ulicy Leszno, obecnie Świerczewskiego nr 83. Nr 3. 30 października na ulicy Towarowej, róg Łódzkiej. 9 listopada na rogu ulicy Grójeckiej i Wawelskiej oraz przy ulicy Płockiej. 12 listopada na Nowym Świecie 49 między witrynami dwóch sklepów naprzeciw hotelu Savoy oraz na Pradze na rogu ulic Kępnej i Jagiellońskiej. 13 listopada ponad 120 osób zginęło na terenie zburzonego getta. 17 listopada na ulicy Kopińskiej przy nasypie kolejowym koło dworca zachodniego oraz na Pradze przy ulicy Białostockiej ogółem około 80 osób, w tym 5 kobiet. 18 listopada około 40 więźniów Pawiaka wywieziono w dwóch grupach do Grodziska i Żerardowa i tam publicznie rozstrzelano. 20 listopada około 20 zakładników zamordowano publicznie na Ługach w Otwocku w pobliżu nasypu kolejki wąskotorowej. 24 listopada zginęło w egzekucji ulicznej przy ulicy Nabielaka 18, róg Belwederski, ponad 30 osób, w tym grupa kobiet, których nazwisk na plakatach nie opublikowano. 30 listopada Niemcy dokonali kolejnej egzekucji publicznej przy ulicy Solec 63 w rejonie kościoła Ojców Trynitarzy, rozstrzeliwując tam ponad 50 osób, w tym kilka kobiet i jednego 9-letniego chłopca. Dalsze egzekucje uliczne odbyły się w Warszawie w dniach 1, 2, 6, 7, 9, 11, 14, 16, 17, 18, 19, 21, 23, 27, 30 i 31 grudnia. W tym też czasie odeszło z Warszawy do obozu zagłady Auschwitz-Birkenau kilka transportów więźniów Pawiaka i Syberii. Wiele osób stracono również w potajemnych egzekucjach w ruinach getta. W grudniu przeprowadzono również w Warszawie kilka zakrojonych na wielką skalę łapanek, zorganizowanych na wzór tej opisanej uprzednio z 14 października. Mijały dni. Rozpoczął się styczeń roku 1944. Ale w Warszawie nic się nie zmieniło. Wciąż anonimowy dowódca SS i policji dystryktu warszawskiego wysyłał na jawną i potajemną śmierć coraz to nowe setki i tysiące mężczyzn, kobiet, a nawet dzieci, ufny w potęgę sił, którymi dysponował, i pełną bezkarność. Z murów Warszawy dzień w dzień krzyczały niemym głosem sygnowane jego anonimowym podpisem straszne plakaty, pod którymi zbierały się dziesiątki kobiet i dzieci, szukających na nich nazwisk swych najbliższych ojców, mężów, braci, synów, których przed kilku dniami hitlerowscy łapacze porwali z domów, z pracy czy ulicy,
Uwięzili, skazali bez sądu i udowodnienia winy na śmierć i zamordowali w imię jakiegoś mitycznego, niepojętego dla normalnych ludzi prawa. Już sama zresztą treść owych plakatów i sposób jej podawania dowodziły, iż jej autorowi nie chodziło o prawo, a jedynie o efekt psychologiczny dokonywanego na oczach ponad milionowego miasta, zalegalizowanego aktem gwałtu i przemocy, pospolitego mordu, ludobójstwa. A oto i jeden z tych plakatów śmierci, których żaden warszawiak pamiętający jeszcze tamte dni nie zapomni do końca swego życia. Obwieszczenie. Mimo moich wielokrotnych ostrzeżeń zeszłego tygodnia znowu dokonano w Warszawie tchórzliwych napadów na Niemców i na osoby stojące w służbie niemieckiej. Dnia 2.11.1943 roku zostali polski urzędnik Policji Kryminalnej, dnia 3.11.1943 roku żołnierz niemiecki przy ulicy Radomskiej, tego samego dnia policjant niemiecki przy ulicy Gniewkowskiej, ciężko zranieni i dnia 5.11.1943 roku został urzędnik kolei niemieckiej przy ulicy Krzyżanowskiego zabity. Na skutek tego kazałem spośród osób skazanych przez sąd doraźny Policji Bezpieczeństwa na śmierć, które uprzednio przewidziane były do ułaskawienia, niżej wymienionych 40 przestępców w dniu 9.11.1943 roku publicznie rozstrzelać. Słoń Mieczysław, urodzony 22.07.1920 roku. Dębica Władysław, urodzony 5.05.1922 roku. Wyszomirski Józef, urodzony 6.10.1904 roku. Tuszyński Stanisław, urodzony 25.09.1921 roku. Porada Roman, urodzony 9.08.1900 roku. Somszor Witold, urodzony 3.05.1920 roku. Główczewski Józef Zygmunt, urodzony 12.10.1917 roku. Wiśniewski Eugeniusz, urodzony 16.07.1908. Płużański Włodzimierz, urodzony 9.01.1900 roku. Schonfeld Kazimierz Stanisław, urodzony 21.06.1918 roku. Jędrzejewicz Juliusz Czesław, urodzony 10.10.1916 roku. Nowicki Wacław, urodzony 9.04.1923 roku. Kazanka Stefan, urodzony 1.08.1903 roku. Jaworski Marian, urodzony 31.08.1924 roku. Kozłowski Ryszard, urodzony 27.03.1925 roku. Kowalczyk Jan, urodzony 13.05.1923 roku. Doner Edward Karol, urodzony 8.08.1911 roku. Kowalczyk Mieczysław, urodzony 23.03.1919 roku. Gąska Józef, urodzony 16.01.1902 roku. Pieskun Aleksy, urodzony 11.05.1910 roku. Kacperski Jan, urodzony 4.05.1907 roku. Wasilewski Wacław, urodzony 4.02.1908 roku. Kwiatkowski Franciszek, urodzony 3.10.1901 roku. Roguski Stefan, urodzony 14.11.1905 roku. Polkowski Bolesław, urodzony 5.05.1919 roku. Pindych Bolesław, urodzony 26.02.1913 roku. Gibała Stanisław, urodzony 5.01.1913. Ciuk Jan, urodzony 6.02.1902. Dobrzyński Aleksander, urodzony 7.03.1901. Posamoński Wincenty, urodzony 22.01.1890. Pasamoński Jerzy, urodzony 12.10.1921. Klimkiewicz Józef, urodzony 25.01.1925. Skruza Marian, urodzony 7.09.1921. Baranowski Stanisław, urodzony 14.03.1895. Nadratowski Stanisław, urodzony 7.01.1920. Strzelczyk Stanisław Jerzy, urodzony 31.12.1908. Kwiatkowski Leon, urodzony 7.04.1924. Skyrpan Wasyl, urodzony 21.1905.
Andruszko Wasyl Bazyl, urodzony 14.10.1907, Bohdanowicz Julian, urodzony 27.12.1897. Ponadto zostali przez sąd doraźny Policji Bezpieczeństwa z powodu zbrodni na podstawie paragrafów 1 i 2 rozporządzenia o zwalczaniu wykroczeń przeciw niemieckiemu dziełu odbudowy w Generalnym Gubernatorstwie z dnia 2 października 1943 roku z powodu posiadania broni i działalności w nielegalnych organizacjach dnia 9.11.1943 roku skazani na śmierć. Schiele Jerzy Antoni, urodzony 10.05.1924, Mochnacki Stefan, urodzony 7.12.1891, Szyfter Witold Marian, urodzony 7.10.1917, Pergol Zbigniew, urodzony 27.10.1924, Rostek Zbigniew, urodzony 14.09.1922, Naszukiewicz Józef, urodzony 15.11.1919, Sitkiewicz Zygmunt, urodzony 20.10.1915, Zaczek Jan, urodzony 16.11.1904, Tomaszewski Józef, urodzony 15.02.1903, Koszarski Adam, urodzony 15.08.1899, Tybora Kazimierz, urodzony 11.01.1914, Dudek Zdzisław Grzegorz, urodzony 17.11.1911, Szeszko Leon, urodzony 22.1907, Kwiatkowski Jerzy, urodzony 2.01.1917, Grochala Kazimierz, urodzony 20.10.1925, Kwiatkowski Marian, urodzony 19.01.1918, Sobolewski Henryk, urodzony 25.04.1898, Wolniarski Tadeusz, urodzony 30.07.1911, Frycz Stefan, urodzony 1.08.1894, Wejroch Andrzej, urodzony 4.06.1918, Zaremba Zygmunt, urodzony 15.05.1882, Stępkowski Józef, urodzony 14.12.1904, Dyjak Wawrzyniec, urodzony 13.07.1895, Zawadzki Andrzej, urodzony 8.11.1899, Żbik Mieczysław, urodzony 12.09.1911, Kotowicz Jerzy Teofil, urodzony 22.01.1881, Krzemiński Eugeniusz, urodzony 1.12.1913, Wreszczyński Walerian, urodzony 24.12.1902, Popielski Wiesław Władysław, urodzony 23.1924, Popielski Władysław, urodzony 14.03.1893, Zesztoft Janusz Fortunat, urodzony 7.11.1923, Wojciechowski Jan, urodzony 25.1925, Napiórkowski Ryszard, urodzony 2.04.1922, Komornicki Józef, urodzony 4.10.1883, Przybyło Zygmunt, urodzony 31.1889, Wojciechowski Jan, urodzony 27.03.1893, Wielogórski Marian, urodzony 4.09.1905, Piestrzyński Tadeusz, urodzony 2.08.1909, Piestrzyński Ludwik, urodzony 16.08.1897, Miedziński Tadeusz, urodzony 7.06.1914, Stępień Ireneusz, urodzony 1.01.1923, Adamski Ryszard, urodzony 27.03.1925, Staniszewski Ryszard, urodzony 1.02.1924, Borkowski Jakub, urodzony 24.07.1903, Wasilewski Jan, urodzony 26.12.1885, Góra Jan, urodzony 15.01.1896, Koliński Jan, urodzony 24.04.1916, Szulczewski Stanisław, urodzony 14.12.1919, Jarociński Andrzej, urodzony 5.08.1921 roku. Skazani od liczby 1 do 50 są przewidziani do aktu ułaskawienia.
Gdyby jednak w ciągu najbliższych 3 miesięcy na obszarze Warszawy lub okolicy miały miejsce czyny gwałtu, a w szczególności napady na Niemców, obywateli państw sprzymierzonych z Rzeszą Wielkoniemiecką lub na osoby pochodzenia niemieckiego pracujących w interesie dzieła odbudowy na terenie Generalnego Gubernatorstwa, to na wypadek, gdyby przestępcy nie zostali natychmiast ujęci, to wyrok przeciw osobom przewidzianym do aktu ułaskawienia zostanie wykonany, mianowicie w tej formie, że za każdą napadniętą osobę będzie co najmniej 10 przewidzianych do ułaskawienia rozstrzelanych. Jeśli czyny gwałtu zostaną dokonane przez elementy komunistyczne, zostaną spośród wyżej wymienionych osób rozstrzelani komuniści. Jeśli zostaną czyny gwałtu dokonane przez inne, zwodzone elementy, zostaną z aktu ułaskawienia wykluczone te osoby, które należały do kierunku politycznego wyznanego przez przestępców. Leży zatem w rękach ludności niemieckiej przez natychmiastowe ujęcie lub spowodowanie ujęcia przestępców lub przez wpłynięcie na osoby jej znane spośród elementów zwodzonych lub przez imienne podanie osób podejrzanych przyczynić się do tego, by wyrok nad osobami przewidzianymi do aktu ułaskawienia nie został wykonany. Dowódca SS i Policji na Dystrykt Warszawski, Warszawa dnia 10.11.1943 roku. Trudno powiedzieć, czego było więcej w tym i setkach mu podobnych w treści i formie obwieszczeń. Złej polszczyzny, cynizmu, zbrodni czy też chęci naigrywania się z cierpień bezbronnych ofiar i ich najbliższych, a może i myśli mającej na celu załamanie przeciwnika, zastraszenie, odebranie mu jego ludzkiej godności przez skłonienie do zdrady i kolaboracji. Bez względu jednak na intencje, jakie kierowały działaniem inspiratorów i bezpośrednich organizatorów tych krwawych, barbarzyńskich scen, którym Warszawa zmuszona była się przyglądać przez kilka miesięcy, można śmiało powiedzieć, iż nie przyniosły one oczekiwanych przez władze okupacyjne efektów. Stało się tak przede wszystkim dzięki postawie znacznej części społeczeństwa polskiego, które nie dało się zastraszyć i upodlić oraz w równej mierze dzięki właściwej i zdecydowanej akcji wszystkich ośrodków decydujących polskiego podziemia bez względu na reprezentowane przez nie poglądy i kierunki polityczne. Nie oznaczało to oczywiście, iż dokonywane na tak masową skalę egzekucje uliczne w Warszawie i jeszcze bardziej masowe mordowanie zakładników za murami zburzonego getta nie spowodowało żadnego wstrząsu w psychice nie tylko warszawskiej ulicy, ale i niejednego zahartowanego już i doświadczonego walce podziemnej konspiratora. Wprost przeciwnie, to, z czym dane było Warszawie zetknąć się w październiku 1943 roku i jeszcze w ciągu kilku następnych miesięcy, wstrząsnęło wszystkimi do głębi, spowodowało prawdziwy szok, zmusiło chyba każdego, kto miał coś wspólnego z podziemiem, do rzetelnego przemyślenia swej działalności. Był to więc, z punktu widzenia najwyższych racji narodowych, patriotycznych, niepodległościowych i moralnych, egzamin zdany przez społeczeństwo Warszawy celująco. A przecież był to egzamin niezwykle trudny i tragicznie bolesny, jeżeli weźmie się pod uwagę realia ujęte w zwykłym pryzmacie ludzkiego dramatu. Na egzekucje publiczne wyprowadzono więźniów w ubraniach, pisał Leon Vanat, były więzień Pawiaka, w swych wspomnieniach wydanych pod tytułem Za murami Pawiaka. Po skazańców przyjeżdżały na Pawiak zawsze 2 ciężarowe auta oraz pluton egzekucyjny, szutz-policaj z oficerem na czele. Szli oni zawsze niezwykle poważnie, potykając się niekiedy. Opaski przesłaniające ich oczy, a nieraz i usta, mówiły wszystko. Stępowali po kamiennych schodach Pawiaka, później zaś popychani przez wachmajstrów po drewnianych schodkach wchodzili do środka. Na pierwsze egzekucje uliczne zakładano więźniom na oczy duże, czarne opaski, później, gdy egzekucje już spowszedniały, zasłaniano im oczy brudną onucą lub skarpetką. Odcinek 10. Skazańcom przeznaczonym do getta w okresie końcowym w ogóle nie zasłaniano już oczu. Tak niemalże dzień w dzień wysyłano na śmierć coraz to nowe transporty skazańców. A potem następowało to, co ostateczne, od czego nie ma ni odwrotu, ni odwołania. Policja niemiecka relacjonował przebieg egzekucji ulicznej przez Niemców w dniu 12 listopada 1943 roku przy ulicy Nowy Świat nr 49, jej naoczny świadek,
Relacje te opublikowano w aneksie nr 62 z 1 grudnia 1943 roku i 31 stycznia 1944. Opróżniła nie tylko ulice, ale wszystkie sklepy, lokale, bramy. Dozorcy otrzymali rozkaz zawiadomienia lokatorów, aby nie wyglądali przez okno. Wszystkie wyloty ulic obstawiono kordonem policji niemieckiej z bronią gotową do strzału. Po zabezpieczeniu miejsca i przybyciu konduktu pod murem hotelu Savoy ustawił się pluton egzekucyjny i przedstawiciele policji niemieckiej. Skazanych wyprowadzono po sześciu i ustawiano po przeciwległej stronie ulicy na tle muru spalonego domu. Mieli ręce związane do tyłu, oczy zawiązane, a ponadto powiązani byli parami. Podobno mieli coś w ustach, aby nie mogli krzyczeć. Szli na miejsce kaźni spokojnie, mechanicznie jak manekiny, jak gdyby znajdowali się pod wpływem jakiegoś środka narkotycznego. Po ustawieniu skazanych pod murem następowała salwa. Trafione ciała padały na ziemię i następował najbardziej tragiczny i okropny widok wijących się z bólu ciał, przeraźliwy i głośny odgłos rzężenia i jęków konających widok ich cierpień. Do tych, którzy jeszcze okazywali znaki życia, podchodzili policjanci niemieccy i jeżeli ciało leżało twarzą do góry, przewracali je butem twarzą do ziemi i przykładając broń do potylicy, strzelali w tył czaszki. Po skończonej egzekucji zjawiali się natychmiast cywile z kubełkami z wodą, szczotkami i proszkiem do mycia i w gorączkowym tempie zmywali i czyścili miejsce kaźni z krwi, resztek ciał, rozpryskanego na murach mózgu. Krew zbierali w kubełki, aby żaden ślad zbrodni nie pozostał. Dosłownie po kilku minutach tylko mokry mur, chodnik i jezdnia świadczyły o okropnej zbrodni. Wśród rozstrzelanych był jakiś kolejarz, jakiś starszy człowiek z brodą i dwóch chłopców w wieku nie więcej jak 14-15 lat. Odwet. Tak więc hitlerowcy, pobici na wschodzie przez armię radziecką, zatrzymani przez nią i zmuszeni do odwrotu na zachód, wypędzeni przez zachodnich aliantów z Afryki, pozostali do końca wierni swej biologicznej niemal nienawiści do Polski i Polaków, nie zamierzając ani na chwilę zrezygnować wobec nich z polityki gwałtu i przemocy. Jeżeli rzeczywiście liczyli na zastraszenie społeczeństwa Warszawy i upadek jego morale, to się srodze zawiedli. Początkowy szok szybko ustąpił miejsca głębokiej refleksji, której jedynym logicznym, a jednocześnie wypływającym z głębi serca wnioskiem było zdecydowane wzmożenie walki zbrojnej z okupantem. Przeżycia towarzyszące pierwszym egzekucjom ulicznym w Warszawie, stwierdza Władysław Bartoszewski w swym warszawskim pierścieniu śmierci, stanowiły poważny wstrząs psychiczny dla ogółu ludności. Wobec kompletnego braku rozeznania kryteriów wyboru ofiar i bardzo częstych przypadków rozstrzeliwania po kilkunastu lub kilkudziesięciu godzinach ludzi niczym nieobciążonych politycznie, ujętych zupełnie przypadkowo na ulicy czy w tramwaju, zapanował w mieście powszechny nastrój niepewności co do losu własnego i rodziny. Nowa forma terroru działała przy tym silnie na uczucia i wyobraźnię. Niemcy dążyli do wytworzenia wśród ludności poglądu, że tylko od jej postępowania zależeć będzie zaniechanie represji, chcieli wprowadzić rozdźwięk pomiędzy ogół ludności a kierownictwem organizacji tajnych, obciążając je odpowiedzialnością moralną za swoją eksterminacyjną politykę. Skutki psychologiczne tych posunięć okazały się jednak wręcz odwrotne. Po 4 latach okupacji trudno było przekonać ludność Warszawy o domniemanej praworządności niemieckiej. Ludność dawała posłuch dyrektywom polskiego podziemia, domagała się energicznego przeciwdziałania akcji represyjnej okupanta i przyjmowała z uznaniem wszelkie posunięcia odwetowe. I podziemie polskie przyjęło wyzwanie rzucone przez okupanta. Nie działało jednak pochopnie i bez należytego przygotowania. Zdając sobie doskonale sprawę z całej perfidii najnowszych działań eksterminacyjnych wroga, podziemie wsłuchało się uważnie w głos maltretowanego przez Niemców społeczeństwa Warszawy, śledziło panujący nastrój, podpowiadało za pomocą dostępnych mu środków, a zwłaszcza prasy podziemnej, właściwe postawy i zachowanie. W ostatnich dniach gestapo rozpoczęło nową falę terroru. Pisał Akowski biuletyn informacyjny z dnia 21 października 1943 roku,
numer 42/197, w formie masowych łapanek niewinnych ludzi oraz brania i rozstrzeliwania zakładników, jak to miało miejsce w Warszawie w dniach 13 i 14 października 1943 roku. Polacy nie dadzą się zastraszyć taką bezmyślną, a okrutną akcją. W odwet za tego rodzaju akty terroru zostaną wykonane dodatkowe uderzenia dywersyjne i represyjne. Kierownictwo walki podziemnej. Warszawa, 15 października 1943 roku. Ostatnie warszawskie rozstrzeliwania uliczne, stwierdzał następny numer 43/198 biuletynu informacyjnego z dnia 28 października 1943 roku, prowadzone są przy akompaniamencie propagandy niemieckiej pod hasłami: sami jesteście winni, po co nas prowokujecie? Cóż za bezczelne i jakieś perfidne oszustwo, więc Niemcy nie zaczepiają tych, co na nich nie napadają? A za co wymordowali Żydów? Za co spadły na stolicę we wrześniu 1940 roku pierwsze olbrzymie łapanki wysłane do Oświęcimia, nie poprzedzone ani jednym strzałem do Niemca? Za co wysiedlali w potworne mrozy stutysięczne rzesze Wielkopolan? Odwet. Niemiecki to tylko pretekst. Gdyby nie było tego pretekstu, znaleźliby inny lub mordowaliby nas bez pretekstu. Rzeczywistość jest następująca. Niemcy widzą w Polakach najgroźniejszych wrogów historycznych swego narodu i chcą nas wytępić, wyniszczyć, zetrzeć z powierzchni ziemi. 100 nazwisk ludzi aresztowanych przypadkiem na ulicy i podzielonych na komunistów i narodowych ma przysłonić społeczeństwu stolicy masowe mordy dokonywane bez względu na to, czy zabito Niemca, czy nie, dokonywane programowo jako jeden z etapów pacyfikacji Polski, pisał Głos Warszawy, podziemny organ PPR z dnia 19 października 1943 roku, numer 60/69. Każdego niemal dnia sama Warszawa dostarczała dziesiątków i setek ofiar, o części tylko których dochodziły głuche wieści. Większość morduje się cichaczem w podwarszawskich lasach, wywodzi w niewiadome kierunki, skąd już nie ma powrotu. To też manewr, jakiego użyto obecnie, nie oszuka nikogo. Ta jawność, szerokie reklamowanie mordów i raz po raz powtarzające się strzelaniny uliczne, wszystko ma jeden cel — rzucić postrach śmierci na najszersze koła stolicy, wzbudzić w nich zwierzęcy strach i zmusić do pokory, stwierdzało socjalistyczne pismo podziemne WRN z 28 października 1943 roku, numer 21/127. A obok tego cel drugi. Każda audycja głośników warszawskich połączona jest z wezwaniem do ludności, by ta swoim zachowaniem ułatwiła rządy niemieckie. Każda audycja podkreśla obłudnie, że terror zwrócony jest tylko przeciwko komunistom i polskim organizacjom oporu. Cel tego jest jasny. Niemcy chcieliby nie tylko złamać duszę Warszawy, ale również wbić klin między szerokie rzesze ludności a zorganizowane siły ruchu niepodległościowego. Słowa te były proste i bardzo zwyczajne i być może właśnie dlatego były tak dobrze zrozumiałe przez olbrzymią większość warszawiaków. Podpisywali się pod nimi nie tylko ich autorzy, ale i tysiące zwykłych, przeciętnych mieszkańców stolicy Polski, rozumiejąc dobrze, iż na salwy uliczne wroga odpowiedzieć można jedynie odwetem w postaci celnie wymierzonych ciosów, godzących w najczulsze miejsca systemu okupacyjnej władzy. Miast ideowo-moralnego zamętu, narodzin zwierzęcego strachu o własne życie i chęci ratowania go za każdą cenę, nawet kosztem cudzego życia, społeczeństwo Warszawy odpowiedziało godnie na zadawane mu bezlitośnie ciosy. Nie dało się oszukać hitlerowskiej propagandzie twierdzącej, iż winni ulicznych mordów są nie ich inspiratorzy i wykonawcy, ale ci, którzy w imię narodowej samoobrony strzelają do katów i oprawców. Narzuconej Warszawie grozy nie udało się Niemcom przekształcić w upadlające przerażenie. Chyląc czoła nad splamionym krwią brukiem ulic Warszawy, Warszawa nie błagała o litość, ale domagała się wzmożonej walki, bicia wroga, jak i gdzie było tylko to możliwe.
Nastroje te i uczucia tysięcy warszawiaków były tak silne i jednoznaczne, iż w końcu pojęli je i sami Niemcy. Początkowo jednak wydawało się im, iż cel, jaki przed sobą postawili, rozpoczynając masowe branie zakładników i mordowanie ich następnie na ulicach miasta, został osiągnięty. Dowodziły tego między innymi wynurzenia gubernatora Warszawy, Ludwika Fischera, zawarte w jego dwumiesięcznych meldunkach dla głowy GG Hansa Franka. W październiku, stwierdza dr Fischer, liczba zamordowanych Niemców wzrosła do 78 i 72 ciężko rannych. W odwecie dowódca SS i policji wydał ostre zarządzenie, że za każdy zamach będzie rozstrzeliwał publicznie Polaków. W listopadzie liczba zamordowanych Niemców spadła do 15, a ciężko rannych do 67. Ogólna sytuacja stała się bardzo napięta i wymagała wiele uwagi. Niemcy przebywający w Warszawie nie ukrywają, że czują się w Warszawie jak żołnierze czasowo delegowani na front. W odwecie dowódca SS i policji wzmaga represje. Liczba zabitych Niemców znacznie się zmniejsza. Jeszcze w grudniu było 50 zabitych, w styczniu 1944 roku już tylko 5. Ilość napadów najmniejsza ze wszystkich do tej pory. Nastąpiła znaczna poprawa bezpieczeństwa w wyniku działalności SS Brygady Führera. Tyle gubernator Fischer, twierdzący z pełnym przekonaniem, iż akcja represyjna dowódcy SS i policji na dystrykt warszawski SS Brygady Führera, którego nazwiska i tu nie ujawniono, choć polskie podziemie znało je już 18 października, spacyfikowała skutecznie Warszawę za cenę około 300 Polaków mordowanych każdego tygodnia w okresie 16 października 1943, 15 luty 1944 na ulicach miasta lub za murami zburzonego getta. Rzecz jednak w tym, iż pisząc te słowa gubernator Fischer nie wiedział jeszcze o finalnym efekcie pacyfikacji Warszawy z przełomu lat 1943-1944, a podkreślając jej osiągnięcia w zakresie zmuszenia podziemia polskiego do odwrotu, znacznie je przeceniał. W istocie bowiem sprawa przedstawia się zupełnie inaczej. Odpowiedź władz podziemnych na rozpętany terror była natychmiastowa, stwierdzał zmarły Henryk Witkowski, były żołnierz AK, w swej wydanej pośmiertnie pracy pod tytułem Kedy w okręgu warszawskiego Armii Krajowej w latach 1943-1944. Kierownictwo walki podziemnej już 15 października 1943 roku ogłosiło zapowiedź wykonania dodatkowych uderzeń dywersyjnych i represyjnych, a do jej wykonania przystąpiły oddziały dyspozycyjne KEDYW-u, OW-u i KEDYW-u Komendy Głównej AK. Przeprowadziły one od połowy października do połowy grudnia 1943 roku następujące wyróżniające się akcje. KEDYW OW. Cztery udane uderzenia na przejeżdżające ulicami policyjne samochody łapankowe, tak zwane budy, i dwa zamierzone, zakończone starciami zbrojnymi. Trzy uderzenia na pośpieszne pociągi frontowo-urlopowe, Urlaubzugi, pod Płochocinem, Skrudą i Celestynowem oraz cztery wyroki śmierci za współpracę z gestapo. KEDYW Komendy Głównej AK. Dwa uderzenia na Urlaubzugi, przeprowadzone przez oddział Sztuka 90, szturmowa kadra, pod Otwockiem i Szymanowem, natomiast kompania Agat, antygestapo, kontynuując zapoczątkowaną we wrześniu serię zamachów na wyjątkowo szkodliwych funkcjonariuszy aparatu policyjnego i administracyjnego, zastrzeliła komendanta Pawiaka Engelberta Fruchwirta, komisarza drukarn w dystrykcie warszawskim Antona Hergela i jego współpracownika Władysława Myrche oraz kierownika urzędu kwaterunkowego Emila Brauna. Wraz z przystąpieniem KEDYW-u do wykonania zapowiedzianych przez kierownictwo walki podziemnej uderzeń dodatkowych, do akcji wkroczyły również grupy bojowe innych organizacji podziemnych bez względu na ich stosunek do realizowanej przez Komendę Główną AK koncepcji walki bieżącej. Rozpoczęła się więc w Warszawie bezpardonowa walka, której hasłem było odwet i represje za łapanki i egzekucje.
na tropie. Myśląc o odwecie za to wszystko, co działo się w tej tragicznej jesieni i zimy 1943 roku na ulicach Warszawy, podziemie warszawskie miało na uwadze coś znacznie więcej niż wysadzenie w powietrze jeszcze jednego pociągu z żołnierzami Wehrmachtu, obrzucenie granatami policyjnej budy, czy też zastrzelenie jeszcze jednego funkcjonariusza gestapo lub jej konfidenta. Tu chodziło bowiem o coś znacznie większego, nie o ślepy miecz, lecz władającą nim rękę, a ręką tą był dowódca SS i policji na dystrykt warszawski, w którego imieniu zamordowano na ulicach Warszawy i w ruinach getta w okresie od października 1943 roku do lutego 1944 roku co najmniej 4300 bezbronnych ofiar, mężczyzn, kobiet, a nawet kilkunastoletnich dzieci. Przez blisko 3 tygodnie wiedziano o nim bardzo niewiele. Z posiadanych przez podziemie danych na jego temat wynikało, iż jest to jeszcze młody, liczący co najwyżej 35-40 lat, generał SS i policji, bardzo wysoko notowany u Himmlera, z którego córką według jednych lub siostrą według drugich miał być nawet zaręczony. Podziemie wiedziało też, iż ten młody, ale za to niezwykle energiczny i zdecydowany na wszystko generał SS i policji, zdążył już zapisać wiele krwawych kart w dziele zwalczania ruchu oporu w całej niemalże Europie okupowanej przez Niemców. Później dowiedziano się, iż do Warszawy przybył on po podpisaniu przez Himmlera jego nominacji w dniu 25 września 1943 roku prosto z Mohylewa na Białorusi, gdzie dał się boleśnie we znaki miejscowej ludności. Przedtem działał niemniej skutecznie, wysyłając na śmierć dziesiątki tysięcy ludzi — Czechów, Duńczyków, Holendrów, Norwegów i Jugosłowian. Wiedziano też, że już raz próbowano go zgładzić w Danii, ale niestety bezskutecznie. Fakty te zebrano jednak i przeanalizowano nieco później, wówczas zaś, w pierwszej połowie października 1943 roku, wiedziano o nim tylko tyle, że kieruje osobiście krwawą akcją wymierzoną przeciwko Warszawie, miastu, któremu generalny gubernator G.G. dr Hans Frank poświęcił niezwykle wymowny zapis w swym dzienniku pod datą 14 grudnia 1943 roku. Mamy w tym kraju jeden punkt, to Warszawa. Gdybyśmy nie mieli Warszawy w generalnym gubernatorstwie, to nie mielibyśmy 4/5 trudności, z którymi musimy walczyć. Warszawa jest i pozostanie ogniskiem zamętu, punktem, z którego rozprzestrzenia się niepokój w tym kraju. W listopadzie 1943 roku decyzją kierownictwa walki podziemnej niemiecki dowódca SS i policji, podpisujący anonimowo warszawskie plakaty, skazany został na śmierć. Wykonanie tego wyroku powierzono kierownictwu dywersji Komendy Głównej Armii Krajowej, a więc KEDYW-owi Komendy Głównej AK. Kierownictwo walki podziemnej, czytamy na ten temat w artykule opublikowanym przez Marię Dylawerską, Elżbietę Dziembowską, Zbigniewa Gąsiora i Danutę Kaczyńską na łamach Wojskowego Przeglądu Historycznego nr 4 z 1959 roku pod tytułem Akcja na Kuczerę, aby przerwać falę represji, podejmuje trudną decyzję uderzenia w sam środek terroru niemieckiego. Wydaje rozkaz wykonania wyroku śmierci na szefa SS i policji na dystrykt warszawski. Wyrok miał wykonać oddział dyspozycyjny KEDYW-u, kierownictwa dywersji, Komendy Głównej AK, zwany później w okresie powstania warszawskiego batalionem Parasol. Aby wykonać wydany rozkaz, trzeba było najpierw ustalić, kto jest owym dowódcą, gdzie mieszka, gdzie urzęduje, jaką trasą przejeżdża, aby dostać się do swego mieszkania, do miejsca urzędowania i parę innych jeszcze mniej lub bardziej istotnych szczegółów, których poznanie mogło w ostatecznym wyniku zadecydować o powodzeniu czy też fiasku akcji. Nic też dziwnego, iż w tej sytuacji zaplanowane działanie rozpoczęto od rozpoznania, które powierzono służbom wywiadowczym KEDYW-u. Ich szef, działający pod pseudonimem Rajski, Aleksander Kunicki,
już od dłuższego czasu prowadził osobiście rozpoznanie w rejonie tzw. dzielnicy niemieckiej, gdzie skoncentrowane były zarówno niemieckie instytucje i główne urzędy, w tym gestapo i policji bezpieczeństwa, jak i mieszkania niemieckich wyższych funkcjonariuszy policji oraz urzędników. Bacznie zwłaszcza obserwował Rajski mieszkania i miejsca pracy wszystkich wyższych oficerów gestapo, SS i policji, najwięcej uwagi poświęcając Walterowi Sztamowi, szefowi warszawskiego gestapo, oraz doktorowi Ludwikowi Hanowi, szefowi policji bezpieczeństwa. Rajski i jego pomocnica Hanka, Anna Szarzyńska, często odwiedzali więc dzielnicę niemiecką, dbając oczywiście o to, aby nie wpaść w oko któremuś ze stałych posterunków, strzegących poszczególnych obiektów lub też lotnych patroli krążących tu raz po raz. Częstym punktem wyjścia tych niezwykle potrzebnych podziemiu, a jednocześnie tak niebezpiecznych wędrówek Rajskiego i Hanki były dwa znane dobrze warszawiakom gmachy. Przy ulicy Szucha 23, gdzie mieściła się warszawska siedziba gestapo, oraz pałacyk w Alejach Ujazdowskich opatrzony numerem 23, siedziba warszawskiej komendantury SS i policji. I właśnie tu, już po otrzymaniu od dowódcy KDW pułkownika Nila, Emila Fildorfa, rozkazu rozpracowania organizatora ulicznych egzekucji w Warszawie, pewnego grudniowego dnia pod pałacykiem w Alejach Ujazdowskich Rajski zauważył wielką reprezentacyjną limuzynę z widocznym z daleka numerem rejestracyjnym SS 20795. Był to superluksusowy, ciemnostalowy Opel Admirał, a więc ten typ maszyny, który cieszył się szczególnym powodzeniem u wielu hitlerowskich dostojników i dygnitarzy. Wóz ten wjechał na dziedziniec wewnętrzny przed pałacykiem i tu dopiero wysiadł z niego jakiś wyższy oficer SS, którego dystynkcji ze względu na odległość i zapięty szczelnie pod szyją wojskowy skórzany płaszcz nie udało się ustalić. Rajski zdawał sobie oczywiście sprawę z tego, iż mógł to być przyjazd czysto przypadkowy, jednorazowy, jakiegoś oficera, który mógł się już tu nigdy więcej nie zjawić. Ale mógł to być równie dobrze ten, na którego ślad usiłowano właśnie trafić. Dlatego też Rajski postanowił skorzystać z tak szczęśliwego dlań zbiegu okoliczności i o tej właśnie godzinie, o której po raz pierwszy zobaczył przed pałacykiem owego oficera, starał się być tam ponownie, chcąc sprawdzić, czy ten zjawi się tu jeszcze, czy też przyjazd ten nie powtórzył się więcej. Trudno powiedzieć dziś, czego było więcej w postępowaniu Rajskiego, wywiadowczej rutyny czy zwykłej ludzkiej intuicji. Faktem pozostaje jednak to, iż postępowanie to było w 100% słuszne i przyniosło pożądany efekt. Okazało się bowiem, iż ów tajemniczy oficer SS jest niemalże codziennym gościem obserwowanego pałacyku, co oznaczało, iż jest to widocznie miejsce jego pracy. To było już coś, czego można się było uchwycić, coś, co stwarzało wielką szansę dalszego działania, a którą Rajski potrafił należycie wykorzystać. Teraz Rajski, wiedząc już, iż ma do czynienia z kimś, kto stale pracuje w obserwowanym pałacyku w Alejach Ujazdowskich numer 23, zaczął stopniowo przesuwać punkty obserwacji zajmowane przez siebie i swoich ludzi tak, aby znajdowały się one bliżej placu na rozdrożu, skąd śledzony Opel Admirał nadjeżdżał, idąc tak coraz dalej i dalej w kierunku, z którego prawie każdego dnia nadjeżdżał tajemniczy oficer swym Oplem Admirałem o stałej porze. W godzinach między 8 a 9 rano Rajski doszedł wreszcie do bramy domu przy Alei Róż 2, z której wyskakiwał o określonej porze śledzony samochód. Mimo iż prowadzenie obserwacji było w tym miejscu dość utrudnione ze względu na wartownika pilnującego wejścia do budynku, Rajski kontynuował rozpoznanie, zauważając pewnego razu, gdy wiatr rozwiał poły skórzanego płaszcza, generalskie lampasy na spodniach oficera, a więc był to generał SS. Tych w Warszawie nie było znów tak wielu. Pracował w komendanturze SS i policji. Dalsze wnioski nasuwały się już same. Mógł to być ten, którego starano się właśnie zidentyfikować.
Po uznaniu, iż sytuacja dojrzała już do dalszych posunięć, Rajski zameldował o swym odkryciu dowódcy Pegaza, kapitanowi Pługowi, Adam Borys. Ten polecił kontynuować rozpoznanie. Do akcji włączono dalsze osoby. Obok Rajskiego i Hanki na trop śledzonego generała SS wprowadzono Kamę, Marię Stypułkowską Chojecką i Dewajtis, Elżbieta Dziembowska oraz Żaka, Ludwik Żurek. Teraz wydarzenia potoczyły się z dużą szybkością. Żak pracował w polskiej policji kryminalnej, będącej częścią polskiej policji porządkowej, granatowej, podległej również niemieckiej Kripo. Wykorzystując posiadane kontakty z Polakami pracującymi w Kripo, ustalił kilka cennych szczegółów, niezwykle ważkich dla dalszego toku sprawy. Należy dodać, iż zanim Żakowi udało się potwierdzić tożsamość śledzonej osoby, szef KDW, pułkownik Nil, dysponował już informacją przekazaną mu przez wywiad Komendy Głównej AK, stwierdzającą, że generałem SS i policji organizującym egzekucje uliczne w Warszawie jest SS Brigadeführer i generał der Polizei Franz Kuczera. Wiadomość tę pułkownik Nil przekazał oczywiście natychmiast kapitanowi Pługowi. Po potwierdzeniu tej informacji przez Żaka kapitan Pług wiedział już, jak nazywa się człowiek, którego szuka. Dalej nie wiedział jednak, czy Kuczera i śledzony przez niego i jego ludzi oficer z Alei Róż to jedna i ta sama osoba. Wszystko wskazywało na to, że tak, ale ostatecznej pewności nie było nadal. Dalszym krokiem naprzód było uzyskanie przez Żaka informacji, iż generał Kuczera istotnie mieszka w budynku przy Alei Róż 2, a urzęduje w pałacyku w Alejach Ujazdowskich numer 23. Żak wiedział już też, iż w gmachu przy Alei Róż 2 mieszka tylko jeden oficer w randze generała i że generałem tym jest właśnie Kuczera. Czy jednak ten obserwowany, mimo codziennych wyjazdów z tego domu, musiał tam mieszkać? Tego wciąż jeszcze nie wiedziano. A bez całkowitej pewności w tej sprawie nie można było posunąć się dalej. Wkrótce jednak i ta bariera została przełamana. Stało się to w końcu grudnia 1943 roku, kiedy kapitan Pług przekazywał pułkownikowi Nilowi uzyskane przez Rajskiego dane dotyczące dokładnego rysopisu generała SS z Alei Róż 2. Wynikało z nich, iż był to młody mężczyzna w wieku 30-40 lat, wysoki, około 1,80 m wzrostu, średniej tuszy, przystojny, o wyrazistej owalnej twarzy i temu podobne. Pułkownik wyjął z portfela zdjęcie i wręczył je Pługowi. — To Kuczera! — dodał po chwili milczenia i polecił, aby ze zdjęciem tym zapoznali się jak najszybciej Rajski, Hanka i Żak. Już następnego dnia cała trójka odetchnęła z ulgą, gdyż włożony trud i ogromne ryzyko nie poszły na marne. Nikt nie miał wątpliwości. Ten ze zdjęcia, zdobytego dla KDW przez wywiad Komendy Głównej AK za pośrednictwem Wesołego, Zygmunt Kaczyński, i ten ich to jedna i ta sama osoba. Odcinek 11. Teraz rozpoczęła się druga faza działania grupy Rajskiego. Żak otrzymał od swego szefa rozkaz sprawdzenia w niemieckim biurze meldunkowym, czy istotnie w domu przy Alei Róż 2 mieszka generał Franz Kuczera, a u swych kolegów z Kripo, czy zdjęcie Kuczery było zdobyte przez Wesołego, rzeczywiście przedstawia Kuczerę, a nie jakiegoś innego generała. Rzecz bowiem była w tym, iż przygotowując zamach na życie kata Warszawy, Komenda Główna Armii Krajowej chciała mieć stuprocentową pewność, iż ofiarą zamachu padnie właściwa, nieprzypadkowa osoba. Chodziło o zademonstrowanie przed własnym społeczeństwem, przed wrogiem i całym światem, iż to tylko Niemcy strzelają do ludzi przypadkowych, polskie podziemie karze zaś tylko tych, którzy na to zasłużyli i nie popełnia pomyłek. Po wykonaniu obu wymienionych wyżej zaleceń Rajskiego, Żak otrzymał odeń następne. Miał dokładnie rozpoznać bezpośredni rejon gmachu przy Alei Róż 2 oraz całej trasy przejazdu Kuczery do komendantury SS i policji w Alejach Ujazdowskich 23.
ze szczególnym uwzględnieniem stanu sił niemieckich, strzegących zarówno budynku, miejsca zamieszkania Kuczery, jak również wspomnianego budynku komendantury, miejsca jego pracy. W tym samym czasie łączniczki, wywiadowczynie Rajskiego, Hanka, Kama i De Waitis, rozpoczęły szczegółowe rozpoznanie trasy, którą niemal codziennie przebywał swym oplem admirałem Kuczera z zamieszkania do komendantury. Chodziło o zebranie jak największej liczby danych dotyczących samej drogi przejazdu, czy ciągle ta sama, czy też ulegająca zmianom, czasu wyjazdu z Alei Róż 2 i przyjazdu do komendantury, ewentualnej eskorty, czy też asysty osobistej, a więc ustalenie wielu okoliczności, od których znajomości zależeć mogło w dużej mierze powodzenie przygotowanej akcji. W tym też czasie, po zakończeniu pierwszej fazy działań przygotowawczych, zapada ostateczna decyzja dokonania zamachu na życie Kuczery. Kapitan pułk, stwierdza Piotr Stachiewicz w swej pracy Akcja Kuczera, zameldował pułkownikowi Nilowi rozpoznanie. Omówiwszy meldunek z dowódcą Armii Krajowej, pułkownik Nil wydał rozkaz wykonania decyzji kierownictwa walki podziemnej. Akcja miała zostać przeprowadzona jak najszybciej. Należało więc uściślić dalsze obserwacje, ustalić pluton, który miałby tego dokonać, wybrać dowódcę i dobrać zespół, a następnie opracować plan, przygotować odpowiednie środki i ustalić sposoby likwidacji skutków akcji. Za 5.12. W ten sposób sprawa zamachu na Kuczerę weszła w nowe, przedostatnie przygotowawcze stadium. Prowadzone coraz to intensywniej przygotowania akcji rozkładały się na różne sfery działania, takie jak ostateczny wybór jednostki, dobór ludzi, zapewnienie odpowiedniego uzbrojenia i sprzętu, a zwłaszcza aut, opracowanie planu samego uderzenia, jak też następnie planowego odskoku i zapewnienie opieki sanitarnej tym uczestnikom operacji, którzy mogli jej potrzebować, i wiele jeszcze innych. Ale wciąż jeszcze sprawą numer jeden było prowadzenie rozpoznania. Główny jego ciężar wzięły na siebie w tym czasie Hanka, Kama i De Waitis. Dzień w dzień, po 2 godziny rano i 2 godziny po południu, dozorowały trasy przejazdu Kuczery z Alei Róż w Aleje Ujazdowskie i z powrotem, zmieniając się co 15-20 minut, tak aby nie wpaść w oko jakiemuś wartownikowi czy też jednemu z patroli, nie mówiąc już o cywilnych agentach gestapo. W tym samym czasie Żak wykonywał inne zadanie zlecone mu przez Rajskiego, dokonywał swoistego bilansu sił niemieckich w rejonie przyszłej akcji i punktów ogniowych przeciwnika. Wykorzystując swą pracę w policji kryminalnej, odwiedził nawet, i to kilkakrotnie, komendanturę SS i policji w Alejach Ujazdowskich 23, aby pod pozorem prowadzenia śledztwa w sprawie bójki dwóch Volksdeutschów, zorientować się, jak przedstawia się stan liczebny niemieckiej załogi gmachu oraz jej uzbrojenia. Ostatecznie wyniki szczegółowego rozpoznania prowadzonego przez ponad 3 tygodnie przez ludzi Rajskiego zostały w dniu 20 stycznia 1944 roku przekazane kapitanowi pułkowi. Prezentowały one w zasadzie cały materiał poznawczy, potrzebny do opracowania kompleksowego planu akcji. Pułk i Rajski wiedzieli już wszystko lub prawie wszystko na temat zwyczajów Kuczery, stanie sił nieprzyjaciela i jego sile ognia w rejonie, w którym zamierzano przeprowadzić akcję. Oczywiście wiedzieli tylko to, co można było zaobserwować, wyliczyć i na tej podstawie przewidzieć. Różnego rodzaju niespodzianek i okoliczności nadzwyczajnych, których nie można było przewidzieć, a które też były przecież możliwe, jak choćby przypadkowe pojawienie się w miejscu akcji większej kolumny SS czy policji, nie brano pod uwagę, choć w takiej ewentualności nie można było przecież wykluczyć. W chwili, gdy Rajski składał odpowiedni meldunek pułkowi, wiedziano już, iż Kuczera z niemiecką systematycznością i punktualnością opuszcza swe mieszkanie w Alei Róż 2 i udaje się do pracy. Dzień w dzień ukazywał się w bramie swego domu o godzinie 9 rano, zajmując miejsce w oczekującym już na niego samochodzie, owym oplu admirale, lub czasem innej limuzynie. Towarzyszył mu zwykle tylko jeden oficer SS, prawdopodobnie jego adiutant.
Zdarzało się, co prawda, iż wraz z Kuczerą i jego adiutantem wychodziło z obserwowanego domu jeszcze dwóch, trzech innych oficerów, których Kuczera zabierał ze sobą do komendantury, ale były to raczej przypadki sporadyczne. Charakterystyczny był też sposób zajmowania miejsca w samochodzie przez Kuczerę. Otóż on sam siadał zawsze przy kierowcy, adiutant zaś zajmował miejsce z tyłu samochodu. Potem wóz ruszał, kierując się prawie zawsze prosto i szybko do komendantury, bez zbaczania gdziekolwiek. Trasa przejazdu też zawsze była stała, Aleja Róż, Aleje Ujazdowskie. Z reguły Kuczerze, który widać czuł się w steroryzowanej przez siebie Warszawie zupełnie bezpiecznie, nie towarzyszyła żadna eskorta. Być może wpływał na to również i fakt, że odległość z Alei Róż 2 do pałacyków Alejach Ujazdowskich 23 była bardzo niewielka i cały przejazd, przebiegający dosłownie pod lufami licznych niemieckich posterunków, trwał 5, może najdłużej 10 minut. To też mogło decydować o rezygnowaniu przez Kuczerę z osobistej ochrony, towarzyszącej zwykle hitlerowskim dostojnikom przy wszelkich przejazdach. Hanka, Kama i De Vaitis ustaliły też, iż popołudniowe przejazdy Kuczery nie są już tak regularne w czasie, a i trasa ich bywa często bardzo urozmaicona. Był to dość istotny element, gdyż właśnie on w dużej mierze zadecydował o wybraniu godzin rannych na czas przeprowadzenia akcji. Tak więc, jeżeli chodziło o czas akcji, wszystko było już jasne. Mniej klarownie przedstawiała się sprawa nasycenia żywą siłą przeciwnika zarówno samej trasy przejazdu Kuczery, jak też jej bezpośredniego otoczenia. Uczestnicy planowanej akcji musieli pamiętać o zabudowaniach Sejmu przy ulicy Wiejskiej, w których stacjonowały co najmniej dwa bataliony Schutzpolizei, o gmachu w Alejach Ujazdowskich 7x9, siedzibie Kripo i SD, o centrali warszawskiej Gestapo przy Alei Szucha 23, komendzie Schutzpolizei w Alei Szucha 25 i wreszcie komendanturze SS i policji w Alejach Ujazdowskich 23, miejscu pracy Kuczery. Szczególnie istotne było ustalenie liczebności ochrony tego ostatniego obiektu i siły ognia, jaką ona mogła dysponować, a to ze względu na to, iż tu właśnie zamierzano podjąć akcję. Dzięki Żakowi udało się ustalić również i te dane, odwiedzając służbowo komendanturę SS i policji w Alejach Ujazdowskich 23, zorientował się, iż stałą ochronę gmachu zapewnia 8 żandarmów uzbrojonych w pistolety maszynowe i ręczne granaty. Tylko jeden z nich zajmował posterunek na zewnątrz. Po zebraniu całego tego materiału i jego przeanalizowaniu kapitan Pług, po krótkim namyśle, w dniu 21 stycznia 1944 roku powierzył wykonanie akcji pierwszemu plutonowi, uzyskując na to zgodę pułkownika Nila. Dowódcą pierwszego plutonu, a więc w tym przypadku i dowódcą akcji, był podchorąży LOT, Bronisław Pietraszewicz. Zgodnie z tym ustaleniem w zamachu na Kuczerę mieli wziąć udział żołnierze pierwszego plutonu Pegaza. LOT, dowódca całości i pierwszy wykonawca wyroku, Żbik Jan Kordulski, zastępca dowódcy i drugi wykonawca, Kruszynka Zdzisław Poracki, Cichy Marian Zenker, Olbrzym Olbrzymek, Henryk Humięcki, ubezpieczenie oraz trzech kierowców, Miś Michał Issajewicz, który miał być trzecim wykonawcą, Bruno Bronisław Helwik i Sokół Kazimierz Sot. Jako łączniki zwiadowczynie wziąć miały również bezpośredni udział w akcji Hanka Kama De Vaitis. Opiekę lekarską i ewentualny przewóz rannych do szpitala czy też do zakonspirowanego punktu sanitarnego zapewnić miał dr Max. Termin wykonania akcji ustalono wówczas na dzień 28 stycznia 1944 roku. Kapitan Pług, wiedząc już kiedy, gdzie i kto, przystąpił do przygotowania odpowiedzi na ostatnie w tej serii pytań. Jak? Opracowaniu planu przeprowadzenia akcji poświęcono aż 3 narady u kapitana Pługa, w których wzięli udział wszyscy przewidziani do akcji udziału w zamachu.
Autorem ostatecznego wariantu planu akcji był Lot, a założenia przedstawiały się następująco. A. Początek akcji. Zbiórka uczestników akcji wyznaczona była na godzinę 7:30 w lokalu przy ulicy Mokotowskiej 59. Opuszczenie lokalu i udanie się na wyznaczone stanowiska przewidziano na godzinę 8:45. Akcję postanowiono przeprowadzić w czasie 8:55-9:30. W związku z tym zajęcie przewidzianych planem akcji stanowisk przez wszystkich jej uczestników powinno było nastąpić między godziną 8:50 a 8:55. Schemat rozstawienia uczestników akcji wyglądał następująco. Kama miała zająć stanowisko w Alejach Ujazdowskich vis-a-vis Alei Róż. Natomiast po pojawieniu się samochodu SS, przybyłego po Kuczerę, i jego zatrzymaniu się przed bramą domu numer 2, Kama miała przewiesić pelerynkę przez swe prawe ramię. Po zajęciu przez Kuczerę miejsca w samochodzie i ruszeniu auta miała opuścić stanowisko i po przejściu na drugą stronę Alei Ujazdowskich ruszyć w kierunku ulicy Chopina. De Vaitis zajmowała stanowisko w Alejach Ujazdowskich vis-a-vis wylotu ulicy Chopina. W momencie przybycia samochodu po Kuczerę De Vaitis miała wejść na kraj chodnika, wyciągając z teczki białą torbę na kapelusz. Po odebraniu drugiego sygnału Kamy o ruszeniu auta Kuczery z Alei Róż, De Vaitis powinna była przejść na drugą stronę Alei Ujazdowskich, wchodząc w ulicę Chopina. Hanka, ustawiona na rogu Alei Ujazdowskich i ulicy Piusa 11, dziś Pięknej, tuż obok stanowiska dowódcy akcji Lota, po przyjęciu sygnałów De Vaitis przekazuje go Lotowi, który miał w tym momencie dać ostateczny sygnał rozpoczęcia akcji. Sygnałem tym było zdjęcie kapelusza. Ten ostatni sygnał podrywał przede wszystkim grupę bezpośrednich wykonawców zamachu. Pierwszy z tej grupy był Miś. Siedział on w samochodzie z zapalonym silnikiem na ulicy Piusa 11, tuż za narożnikiem Alei Ujazdowskich. Na przystanku tramwajowym w Alejach Ujazdowskich, tym w kierunku Placu Trzech Krzyży, na rogu Alei i Piusa 11, stać miał następny, po Locie i Misiu, wykonawca Żbik. Tuż obok niego stać mieli ludzie osłony akcji, Kruszynka, Olbrzym i Cichy. B. Uderzenie. Rozpocząć akcję miał Miś, który odebrawszy sygnał Lota, ruszał naprzód i po skręceniu w prawo w Aleje Ujazdowskie blokował przejazd samochodowi Kuczery tuż przed wjazdem do gmachu komendantury SS i policji w Alejach Ujazdowskich 23. Po zablokowaniu samochodu Kuczery do akcji miał wejść Lot. Wydobywając spod płaszcza pistolet maszynowy, powinien wyskoczyć na jezdnię i podbiegając do unieruchomionego wozu, oddać serię do Kuczery. To samo uczynić miał z drugiej strony Żbik, wspierany przez Misia, który po opuszczeniu bezużytecznego już swojego auta powinien wspierać ogniem swego pistoletu Lota i Żbika w likwidowaniu ewentualnej załogi samochodu Kuczery. Zadaniem Żbika miało też być zabranie dokumentów zastrzelonego generała i ubezpieczenie dowódcy akcji i jego zastępcy od strony Placu Trzech Krzyży. Zadaniem Kruszynki było zastrzelenie wartownika przed komendanturą SS i policji w Alejach Ujazdowskich 23 oraz zapewnienie osłony akcji od strony narożnika ulicy Chopina i Alei Ujazdowskich. Cichy, przeskakując na nowe stanowisko w Alejach Ujazdowskich między ulicami Chopina i Piusa 11, miał ubezpieczać akcję od strony budynku dowództwa SS. Zadaniem Olbrzyma, który w chwili rozpoczęcia się akcji miał się przesunąć ku narożnikowi Piusa 11 i Alei Ujazdowskich, była osłona kolegów ze wszystkich trzech stron. C. Odwrót. Po wykonaniu akcji jej uczestnicy mieli dokonać odskoku dwoma samochodami stojącymi na ulicy Chopina przed skrzyżowaniem z Mokotowską, a tyłem do Alei Ujazdowskich. Po usłyszeniu strzałów ich kierowcy, Sokół i Bruno, mieli dojechać tyłem do skrzyżowania z Alejami Ujazdowskimi w celu zabrania wycofujących się uczestników akcji.
Plan odskoku przewidywał, iż do samochodu Bruna zabiorą się Żbik, Miś i Olbrzym, a do samochodu Sokoła, pierwszy od strony alei, Cichy, Kruszynka i Lot. Przewidziano też kolejność wynoszenia rannych, których odwozić miano autem Sokoła. Ustalono też trasę odskoku. W przypadku samochodu Bruna miała to być ulica Mokotowska, Krucza, Wilcza, Koszykowa, plac Starynkiewicza, Żelazna, Krochmalna. Tu miano wysadzić pasażerów i wreszcie ulica Wronia, gdzie mieścił się konspiracyjny garaż Pegaza. W przypadku samochodu Sokoła ulice Mokotowska, Krucza, Nowogrodzka, Bracka, Złota, Zielna, plac Grzybowski, Graniczna, plac Żelaznej Bramy, plac Bankowy i stąd po wysadzeniu załogi do wspomnianego już garażu na Wroniej. W razie uszkodzenia samochodów lub też zaistnienia innych nieprzewidzianych, a imperatywnych okoliczności, kierowcy otrzymali rozkaz porzucenia wozów i wycofania się pieszo. D. Broń. Zadanie wręczenia broni uczestnikom akcji w lokalu przy ulicy Mokotowskiej 59 u pani Marii Pisarek wykonać miał Kruszynka według następujących założeń. Lot, pistolet maszynowy typu MP40 i pistolet WIS oraz granat ręczny. Żbik, pistolet maszynowy typu Sten i granaty. Kruszynka, pistolet maszynowy typu Sten i granaty. Miś, dwa pistolety typu Parabellum i granaty. Cichy, pistolet maszynowy typu Sten, pistolet Parabellum i granaty. Olbrzym, pistolet maszynowy typu Sten, pistolet Parabellum, granaty. Bruno i Sokół, po dwa pistolety Parabellum i granaty. Po zakończeniu akcji i szczęśliwym odskoku broń odebrać miały w wyznaczonych punktach na Krochmalnej łączniczki oddziału Dewajtis, Hanka i Kama i odnieść do zakonspirowanych skrytek pierwszego i drugiego plutonu. Wykonawcy zamachu i żołnierze osłony odebrali broń osobiście w mieszkaniu pani Pisarek. Broń dla kierowców, Misia, Bruna i Sokoła, pobrały wcześniej łączniczki i przekazały im ją następnie w ustalonych punktach. E. Transport. Do udziału w akcji przewidziano trzy samochody. Dwa z nich to Opel Kapitan, Bruna, i Adler Triumph Junior, Misia. Trzeciego wozu w chwili układania planu akcji jej uczestnicy i organizatorzy jeszcze nie mieli. Postanowiono go więc zdobyć, przeznaczając na wykonanie tego zadania kilka najbliższych godzin. Samochód Misia spisano z góry na straty. Miał on zablokować bezpośrednio drogę przejazdu samochodowi Kuczery i raczej nie można było sądzić, iż uda się go ściągnąć spod ognia. Dwa pozostałe wozy miały powrócić do garażu przy Wroniej, z tym zastrzeżeniem, iż w razie zagrożenia należało je porzucić i ratować w pierwszej kolejności ludzi. F. Obsługa sanitarna. Wszyscy uczestnicy akcji mieli zostać pouczeni, iż przed jej rozpoczęciem powinni wstrzymać się z jedzeniem, co było niezwykle istotne w razie ewentualnego postrzału w brzuch. Przewidziano, iż dr Max, odpowiedzialny w Pegazie za sprawy sanitarne, będzie czekać na rannych na placu Bankowym. W razie konieczności przeprowadzenia poważniejszej operacji na rannych uczestnikach akcji oczekiwać miał szpital maltański. Uczestnicy narady u kapitana Pługa, wykonawcy zaplanowanej i naszkicowanej w konkretnych już zarysach akcji, wracali do domów niezwykle podnieceni. Wszyscy bez wyjątku zdawali sobie doskonale sprawę z niezwykłej wagi powierzonego im zadania, jak też wynikającego zeń ryzyka. Wiedzieli dobrze i nikt tego przed nimi nie ukrywał, że zadanie zastrzelenia dowódcy SS i policji dystryktu warszawskiego w samym centrum dzielnicy niemieckiej pod okiem dziesiątków czy też nawet setek niemieckich luf jest niemal ponad siły i możliwości kilku ludzi. Szansa na powodzenie akcji tkwiła jedynie w tym, że wybrano na miejsce zamachu skrzyżowanie Alei Ujazdowskich i Piusa XI tuż pod bramą warszawskiej komendantury SS i policji i nieprzyjaciel nie spodziewał się na pewno uderzenia właśnie tutaj. I to postanowiono wykorzystać,
zdając sobie jednak w pełni sprawę, iż o ostatecznym powodzeniu czy też fiasku akcji zadecydują zaskoczenie przeciwnika, szybkość przeprowadzenia akcji i precyzja działania. Uderzenie Pegaza. Pech. Początkowo termin wykonania akcji na Kuczerę wyznaczono na 28 stycznia 1944 roku. Już wiecorem 27 stycznia całą przewidzianą do akcji broń dostarczono z tajnych arsenałów Pegaza do mieszkania pani Marii Pisarek przy ulicy Mokotowskiej 59, skąd następnego dnia mieli ją odebrać uczestnicy akcji. Nocowali tu również Kruszynka i Cichy, spędzając całą niemal noc na czyszczeniu stenów i pistoletów Parabellum, w trosce o to, by nie zawiodły w decydującym momencie, co często zdarzało się stenom, pamiętny kasus Gabczika w zamachu na Heydrysia. Spali mało, dwie, może najwyżej trzy godziny. Już wczesnym rankiem zaczęli schodzić pozostali żołnierze pierwszego plutonu. O 7:30 zastukał do drzwi Olbrzym, potem nadszedł Żbik i Lot. Krótka wymiana zdań, rozdanie broni i wszyscy uczestnicy akcji rozeszli się na wyznaczone planem działania stanowiska. Jeszcze przed ich zajęciem Lot zorientował się, iż na swych miejscach są również wszystkie łączniczki oraz kierowcy. Teraz pozostawało już tylko czekać. A więc czekano. Lot spoglądał co chwila tam, gdzie w polu jego widzenia znajdowała się Hanka. Ta słała raz po raz spojrzenia w kierunku stanowiska Kamy, która bacznie śledziła ruchy Dewajtis, ale mimo upływu czasu nic się nie działo. Kuczera nie nadjeżdżał. W tej sytuacji Lot wydał o godzinie 9:30 rozkaz zejścia ze stanowisk. Rozkaz wykonano i wkrótce wszyscy uczestnicy akcji, bez kierowców, zabrali się w mieszkaniu pani Pisarek. Przybył tu też niebawem i kapitan Pług. Lot proponował powtórzenie zasadzki jeszcze tego samego dnia w godzinach późniejszych. Pług sugestię tę jednak zdecydowanie odrzucił, wyznaczając nowy termin akcji na dzień 1 lutego 1944 roku. Odwołano stan pogotowia oddziału, zabrano broń i wszyscy rozeszli się do domów. Tak więc wszystko zaczęło się od niepowodzenia. Niestety na tym nie skończyło się działanie tego, co przywykliśmy określać mianem złośliwego pecha. Otóż jeszcze wieczorem tego samego dnia kilku chłopców z pierwszego plutonu spotkało się na mieście. Byli to Kruszynka, Żbik, Bruno i Juno, Zbigniew Gęsicki. Szli ulicą Kruczą, gdy nagle w rejonie skrzyżowania z ulicą Wilczą ujrzeli wyłaniający się z szarości, z mroku patrol niemieckiej żandarmerii. Chłopcy szli parami. W pierwszej kroczył Kruszynka i Żbik. Obaj chcieli za wszelką cenę uniknąć spotkania z Niemcami. Kruszynka miał w kieszeni gazetki, Żbik inną bibułę. Obaj więc próbowali przejść na drugą stronę ulicy, aby ominąć żandarmów. Niemcy jednak coś widać zwietrzyli i z okrzykiem „Halt!”, stać, ruszyli ku Kruszynce i Żbikowi. Ci, nie myśląc wiele, rzucili się do ucieczki w dwie różne strony. Żandarmi otworzyli ogień. Kruszynka miał więcej szczęścia, klucząc przez bramy i przelotowe podwórza umknął pościgowi i bez najmniejszego szwanku zameldował się wkrótce w umówionym z przyjaciółmi miejscu. Gorzej powiodło się jednak Żbikowi. Co prawda i on zdołał szczęśliwie zmylić pogoń i zbiec, ale niestety w czasie ucieczki został ranny. Jedna z kul wystrzelona z żandarmskiego PM-u trafiła Żbika w ramię. Bruno i Juno nie uciekali. Papiery mieli w porządku, do znajomości z uciekającą dwójką się nie przyznali, skończyło się na strachu i wylegitymowaniu, po czym obu zwolniono. W dniu 29 stycznia wszyscy uczestnicy akcji spotkali się ponownie dla omówienia nowej sytuacji, jaka zaistniała w grupie po zranieniu Żbika. On sam był już po pierwszych zabiegach lekarskich, które w związku ze zgruchotaniem kości przez kulę oraz niebezpieczeństwem wdania się gangreny zakończyły się amputacją ręki. Było oczywiste, iż Żbik
po tak pechowym dla siebie spotkaniu z patrolem żandarmów w akcji udziału nie weźmie. W ten sposób walił się cały dotychczasowy plan obsady osobowej przygotowywanego przedsięwzięcia, a co więcej, trzeba było jeszcze również zmienić układ ról. Po dłuższej dyskusji postanowiono, iż Żbika zastąpi Ali, Stanisław Huskowski, jako zastępca dowódcy akcji oraz Kruszynka jako drugi wykonawca. Miejsce Kruszynki w osłonie zajął Juno, Zbigniew Gęsicki. W osłonie wystąpić też miał i Ali. W ten sposób w miejsce Żbika wprowadzono dwóch nowych uczestników, a zespół biorący bezpośredni udział w akcji wzrósł z 8 do 9 osób. Jako uzbrojenie przewidziano dla Alego pistolet maszynowy Sten i dwie Filipinki, granaty ręczne własnej roboty, dla Juna pistolet maszynowy Sten i pistolet Wis i granat. W kontekście tych zmian ustalono też nowy plan odskoku, kolejności opuszczania placu walki, ewakuacji ewentualnych rannych i temu podobne. Kończąc naradę, potwierdzono nowy termin przeprowadzenia akcji wyznaczony uprzednio na dzień 1 lutego, godzina 8:50, 9:30 rano. Następne dwa dni upłynęły dla pierwszego plutonu raczej spokojnie, dając wszystkim uczestnikom akcji możliwość psychicznej regeneracji i dojścia do siebie po przeżyciach ostatnich dni. I nadszedł wreszcie dzień 1 lutego 1944 roku. W mieszkaniu pani Pisarek przy ulicy Mokotowskiej 59 powtórzyła się ta sama krzątanina, która miała tu już raz miejsce rankiem 28 stycznia. Podobnie jak wówczas, wszystko szło niezwykle sprawnie i zgodnie z planem, choć i tym razem miał miejsce ów przeklęty pech, który już raz dał o sobie znać wieczorem 28 stycznia, gdy raniono Żbika. Okazało się, iż dla Alego, który ostatni pobierał broń, zabrakło nie tylko Stena, ale i nawet Parabellum. W tej sytuacji, chcąc za wszelką cenę ratować sytuację, Lot wręczył Alemu teczkę pełną granatów ręcznych, które też przecież mogły się w akcji przydać. Wszystko odbywało się zresztą w iście zawrotnym tempie i na jakieś dłuższe dyskusje czy rozważania nikt tu nie miał czasu. Zgodnie z planem, już o 8:50 wszyscy uczestnicy akcji Kuczera byli na swoich stanowiskach. W kilka minut po 9:00 wzdłuż rozstawionych czat pierwszego plutonu przeszedł jeszcze kapitan pułk, sprawdzając, czy wszystko gra. Tak jak postanowiono. Grało, ale pułk widział, jak spięte były twarze dziewcząt i chłopców tkwiących na swych stanowiskach. A napięcie gwałtownie wzrosło, gdy nagle w Alejach Ujazdowskich, zaraz po wizytacji pługa, pojawił się najpierw samochód ciężarowy pełen SS-manów, a później maszerujący z krajem jezdni pluton SS. Na szczęście Niemcy szybko zniknęli z pola widzenia żołnierzy Pegaza i wszystko powróciło do normalnego stanu.